Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus. Tematem tego filmu jest przykładowe kolokwium zrównań różniczkowych. Czego będziecie potrzebować, aby policzyć z nami te zadania? Na pewno wiele kartek papieru, coś do pisania i wzory, które możecie mieć na takim kolokwium. Na całki, na pochodne itd., itd. Moi drodzy, tym razem przykładowe kolokwium liczymy z równań różniczkowych. Ta część, bo będzie ich kilka, związana jest z pewnym nikłym zakresem równań różniczkowych pierwszego rzędu. Dlaczego mówię nikłym? Bo tych rodzajów jest naprawdę sporo. My się skupiliśmy tutaj tak jakby od początku na pewnych zadaniach, tak jak się zaczyna równanie różniczkowe, i zakończyliśmy tak naprawdę na równaniu Bernoulliego i jakichś takich zadaniach tekstowych. Pozostałe typy będą w następnych częściach. I mamy na przykład w pierwszym zadaniu, omówimy sobie teraz, sprawdzić, czy dana funkcja jest rozwiązaniem danego równania. Potem mamy znaleźć równanie różniczkowe rodziny linii. Trochę nietypowe zadanie dla wielu z Was, ale myślę, że niektórzy, którzy potrzebują akurat, to im się to przyda. Tu mamy w trzecim rozwiązać podane równanie. W czwartym znaleźć całkę szczególną równania, które spełnia dane warunki początkowe. Piąte, szóste i siódme to jest rozwiązanie równania. Moi drodzy, zadanie z 8, tutaj jeszcze Wam pokażę. Ósme zadanie z kolei dotyczy takiego ciekawego polecenia, aby znaleźć krzywą całkową równania przechodzącą przez punkt. I to będzie, moi drodzy, tych 8 zadań. Przy każdym będziemy jeszcze powtarzać, przepisywać polecenie, więc one się nie zgubią. Natomiast spójrzcie sobie na nie, jeżeli macie ochotę, zacznijcie już sami rozwiązywać i tylko sprawdzajcie, bo jeżeli się przygotowujecie do kolokwium, to wiadomo, że warto tych zadań troszeczkę naliczyć. Ja Wam życzę udanego wspólnego liczenia, moi drodzy, no i zaczynamy. W zadaniu pierwszym mamy sprawdzić, czy podana funkcja jest rozwiązaniem danego równania różniczkowego. I teraz, moi drodzy, jak za to się zabrać? Macie tutaj podane jakieś równanie różniczkowe. W tym wypadku jest to równanie różniczkowe rzędu pierwszego i macie jakąś funkcję. Patrzycie, najlepiej sobie podkreślić, jakie macie elementy w tym równaniu różniczkowym, które nie są x-ami i funkcjami, czyli mamy na początku y', prawda? Mamy też tutaj y. Cosinus x i sinus 2x to jest coś, co jest ok i chcemy, żeby tak zostało. Natomiast te podkreślone elementy, szukamy ich, czy mamy je gdzieś podane wyżej. Y to jest funkcja podana w zadaniu. Y' to jest pochodna, którą musimy policzyć na podstawie tej funkcji. Czyli musimy po prostu sprawdzić, czy ta funkcja, jaką wstawimy pod y w naszym równaniu, czy będzie po prostu lewa równała się prawej. Co na początek? Na początek liczymy pochodną y'. I tutaj, moi drodzy, mamy do czynienia z pochodną złożoną. C to jest pewna stała i tak ją traktujemy, i minus 1 to też jest stała. Natomiast e do minus sinus x jest pochodną złożoną. Czyli pochodna z tego to będzie e do minus sinus x razy i pochodna z wykładnika to będzie minus cosinus x. Potem mamy plus i pochodna z sinusa to jest cosinus x, natomiast z minus jedynki jest 0, czyli nic nie piszemy. Czyli mamy naszego y'. I teraz wstawiamy y' i y do naszego równania. Tutaj możemy sobie tego minusa wyłączyć przed c. Tu mamy dalej plus cosinus x i tu proszę uważać, podstawiamy y, który był początkowo podany w zadaniu w niezmienionej formie. I to najlepiej zrobić sobie w nawiasie. I razy funkcja, która była za y, czyli razy cosinus x. Resztę przypisujecie bez zmian, na razie nic nie modyfikujecie, nic nie upraszczacie, bo nie wiecie, jak to będzie wyglądało. Ja sobie zawsze piszę pierwotną postać tego równania, natomiast jeżeli chcecie, na przykład możemy sobie teraz zamiast tak zapisać lewa strona.
tutaj mamy tego minusa, to go wstawimy tu, o, lewa strona równa się. I wtedy to jest lewa strona, to jest prawa i będzie łatwiej na przykład porównywać to. Zapis proszę zrobić jakby według tego, co macie na zajęciach, żeby on był po prostu dla wszystkich czytelny. Przepisujemy w dalszym ciągu ten początek, bo chcemy ten nawias wymnożyć i zobaczymy, co się wówczas będzie działo. Czyli mnożymy wszystko, co jest w nawiasie przez cosinus x i zaczynamy już dostrzegać pewne podobieństwa. I teraz zobaczcie, moi drodzy. Tutaj mamy minus c razy e do minus sinus x cosinus x i to jest plus c, czyli to się redukuje nam do zera i możemy sobie to spokojnie skreślić. Tutaj mamy na przykład cosinus x i minus cosinus x, czyli to też możemy skreślić. Czyli generalnie dążymy do tego zera, ale to też nie jest jakby znak, że to na pewno musi być spełnione. Zawsze warto sprawdzić. I tu mamy taką funkcję sinus x cosinus x i tu mamy minus 1, druga sinus 2x. I teraz zadania te polegają na tym, żeby wykorzystać Waszą wiedzę na temat różnych przekształceń funkcji, typu wzory trygonometryczne, tożsamości, jakieś logarytmy. Dlatego tu jakby nie tylko policzenie samej pochodnej jest sprawdzane, ale też wiele innych rzeczy. Miejcie to proszę na uwadze. Ja sobie przepiszę ten sinus x cosinus x. I pamiętamy taki wzór z tablic maturalnych, moi drodzy, który dotyczy sinus 2x, który mówi, że jeżeli mam sinus 2 alfa, to mogę zapisać to jako 2 sinus x cosinus x, moi drodzy. Warto to sprawdzić i zapisać sobie, jeżeli jeszcze nie macie w jakichś wzorach. I co się dzieje? Skrócają mi się te dwójki i mam sinus x cosinus x minus sinus x cosinus x, czyli to jest po prostu 0. I to jest nasza prawa strona równania, czyli czy dana funkcja jest rozwiązaniem danego równania? Odpowiedź jest twierdząca, tak. Jakiekolwiek najmniejsze odchylenie od tego, co ma być po prawej stronie, oznacza, że to nie jest rozwiązanie. Gdyby wyszło nam, nie wiem, 1 czy cokolwiek, jakaś funkcja by została, no to piszemy wówczas, że jest różne niż prawa strona. Zwracajcie też uwagę na to, że czasami ta funkcja tu jest przeniesiona na prawą stronę. Po prostu te równania są różnie ułożone i wówczas możecie przenieść, jeżeli na przykład stwierdziliście, podoba mi się, że po prawej stronie zawsze było 0. To wówczas cokolwiek tu jest, przenosicie na lewo i sobie operujecie tym, moi drodzy. Więc tutaj techniki są różne, jakby początkowe. Grunt, żebyście widzieli, co tutaj jest. Czasami jest druga pochodna albo jeszcze wyższe. Zależy po prostu, jak jest skonstruowany przykład. Podpunkt B. Mamy tutaj troszeczkę ciekawszą funkcję już, jak widzicie. Mamy też założenia do tej funkcji i nasze równanie. I to równanie generalnie już wygląda inaczej niż poprzednio. Tak jak wspominałam, jeżeli jest Wam wygodniej, możecie sobie przenieść to na lewą stronę i przyrównać do zera, jeżeli po prostu uważacie, że będzie Wam się lepiej liczyło. Ja zostawiam to w takiej postaci i to będzie moja lewa strona, to będzie moja prawa strona. I teraz, moi drodzy, tak. W moim równaniu mam znowu y' i y, i mam pierwiastek z y, czyli po prostu nie potrzebuję nic więcej, tylko y, więc jest ok, więc muszę ponownie policzyć pochodną, tylko pierwszego rzędu. I tu trzeba być dosyć uważnym, ponieważ nasza funkcja jest troszeczkę rozbudowana i złożona, więc warto się wprawić, jeżeli jeszcze nie jesteście w pochodne funkcji złożonej. Czyli zaczynamy od pochodnej potęgi i nawias zostaje bez zmian. Jeżeli będziecie podczas tego kolokwium, jak będziecie z nami liczyć, zauważać jakieś braki, to proszę je automatycznie nadrabiać, moi drodzy, ponieważ to jest jakby dobre ćwiczenie i dobry sygnał dla Was, żeby po prostu jeszcze mieć czas, żeby na przykład właśnie pochodne złożone poćwiczyć czy coś takiego. I teraz zabieramy się za nawias, czyli tutaj mamy dwójkę idzie do przodu, prawda, tu jest mnożenie i tu jest do pierwszej, które nie piszemy. Potęgi i teraz zabieramy się za nawias i tu w nawiasie mamy pochodną z tangensa
i pochodną z tego ułamka, czyli pochodną ilorazu. No to zaczniemy od pochodnej ilorazu, moi drodzy, czyli mamy tak, z tego najpierw ułameczka. Pochodna, pamiętamy, że C to jest stała, czyli pochodna z licznika najpierw, czyli mamy 0, nie piszemy tego. I teraz pochodna z logarytmu. Z logarytmu to jest tak, 1 przez cosinus x, czyli przez argument, razy pochodna z argumentu, czyli z kosinusa, to jest minus sinus x. I to jest pochodna licznika. To. I teraz razy niezmieniony mianownik minus niezmieniony licznik, czyli przypisuję sobie w nawiasie c plus logarytm kosinus x razy pochodna mianownika, czyli 1, bo z x jest po prostu 1 i to dzielimy, moi drodzy, przez mianownik do kwadratu, dodać, to jest dopiero pochodna ilorazu, to wszystko. I pamiętamy, że tu mamy dodać pochodną z tangensa, czyli 1 przez kosinus kwadrat x i dopiero tu zamyka się pochodna naszego nawiasu. I to już jest koniec, dlatego że ja już więcej nie potrzebuję tutaj żadnych pochodnych, bo to już jest moja wewnętrzna pochodna. I teraz mam y i mam y prim. Czyli pora wstawić to do równania i zobaczyć, co się stanie. Zaczynam od lewej strony, czyli moja lewa strona to jest y prim. I teraz generalnie, moi drodzy, to jest bardzo ciekawa sprawa, co wy tutaj zrobicie. Ja sobie będę troszeczkę tutaj upraszczać, bo i tak niestety trzeba będzie to później powymnażać, żeby zobaczyć w ogóle, co tutaj się dzieje w tych nawiasach. Ale to na później, czyli tak, na początek przypisuję, bo tu jest y prim, czyli lewa strona. Przypisuję sobie wszystko, jeżeli chcę, mogę to porozdzielać, prawda? Ale na razie jest mi to niepotrzebne. Będę patrzeć na bieżąco, co będę potrzebowała. Tak jak wspominałam, tu wiele jakichś umiejętności operowania na funkcjach i własnościach trzeba posiadać. I teraz tak. Tutaj zobaczcie, będziemy sobie rozbijać te ułamki i będziemy tu więcej robić w tym drugim nawiasie. Bo przede wszystkim sinus x przez cosinus x to jest tangens. Czyli tu jest minus tangens x. Z tego tutaj minus sinus x przez cosinus x. I teraz tak, czyli to już żeśmy sobie ogarnęli, tak będziemy ten. I teraz mamy coś takiego, że jeżeli ja mam licznik, w którym mam odejmowanie lub dodawanie ściśniętych wyrazów, czyli mnożonych albo dzielonych, to ja jeżeli chcę rozbić, to muszę podzielić przez mianownik oba. Czyli ja sobie bym podzieliła teraz to razy x przez mianownik, żeby rozbić. Jak podzielę, to mi się skrócą x-y, czyli będę miała minus tangens x przez x. Co do tego wyrażenia, tej jedynki nie muszę pisać, bo ona mi nie zmieni wyniku. Czyli będę miała minus c przez x kwadrat i minus logarytm kosinus x przez x kwadrat. Zobaczymy, co nam to da, bo tak jak wspominałam wcześniej, może się okazać w późniejszym jakby trwaniu naszego zadania, że po prostu nam się coś tu poskraca. Dlatego tu troszeczkę cierpliwości, żeby zobaczyć w ogóle, co się dzieje. I teraz tak, czyli to jest mój y prim w ogóle. Idę dalej, do plus. Czyli zabieram się teraz za 2y przez x. I teraz, moi drodzy, tak, mój y to jest to. To jest to wszystko, prawda? I teraz tak, co ja tutaj widzę? Wezmę sobie dwójeczkę, czyli mam tutaj 2y, ale mam tutaj y podzielonego przez x, więc ja sobie zapiszę to jako 1 przez x i w nawiasie wstawię y. Żeby po prostu to wszystko było w miarę czytelne dla nas, bo w przeciwnym razie się bardzo łatwo możemy zagubić. Czyli mam tutaj moje c plus logarytm, mogę nawet zrobić tak, albo na razie nie będę tego robić, bo zobaczymy, co nam tutaj podpowie intuicja nasza. Wy możecie w ogóle mieć inny pomysł na ogarnianie tych wyrażeń, więc po prostu zobaczcie sami, co wam pasuje. Czyli to wygląda w taki sposób, moi drodzy. I generalnie robi się tutaj coraz ciekawiej, nie ma co się oszukiwać, ale zaczynamy widzieć pewne podobne rzeczy, bo jak się przyjrzymy, to to jest pomnożone. To całe wyrażenie długie, czyli y prim jest pomnożone. To natomiast
ma pewne cechy wspólne. Czyli ma dwójkę wspólną i ma wspólną jedną potęgę tego nawiasu. Ja to zapiszę taką klamerką. Czyli ja bym mogła to wyłączyć przed. I to zrobimy. W przeciwnym wypadku może być nam trudno zauważyć cokolwiek. Czyli ja sobie wyłączam jakby na sam przód ten nawias i tutaj zostanie ten jeden nawias. Czyli wezmę go w nawias kwadratowy dalej. Jeżeli będzie potrzeba, to trzeba użyć więcej nawiasów albo klamerki jakieś. Czyli mamy tak, c plus logarytm cosinus x przez x dodać tangens x. I ja to wyłączam z obu czynników dodanych. Czyli mam razy. I tu, moi drodzy, użyję czerwonego nawiasu kwadratowego. Co mi zostanie? Z pierwszego czynnika zostanie mi cały ten nawias. Czyli jest ok, bo ja go już ładnie tutaj żeśmy go uprościli. Więc może być tak, że za chwilę zobaczymy, że coś tam się nam skraca, dodaje czy cokolwiek. Więc jest ok. A co zostanie mi z drugiego czynnika? Plus. I tu mam, pamiętajcie, ja wyłączyłam 2, ale nie 1 przez x. Czyli 1 przez x muszę wymnożyć przez każdy element, dlatego że ja zabrałam jeden nawias, ale jeszcze jeden mi zostaje. Czyli 1 przez x jak wymnożę i rozbiję, to możecie zrobić sobie oddzielnie. My zrobimy to naraz. Czyli 1 przez x razy c przez x to będzie c przez x kwadrat. 1 przez x razy logarytm cosinus x przez x, no to będzie logarytm cosinus x przez x kwadrat. Już myślę, że widzicie pewne podobieństwa. I 1 przez x razy tangens x to mamy tangens x przez x. I, moi drodzy, zamykam nawias, którym zostały mi właśnie tutaj te resztki po wyłączeniu. I co się dzieje? Dzieje się bardzo ciekawa sprawa, dlatego że, jak mówiliśmy tak, minus tangens x plus tangens x się zerują, plus cx kwadrat minus cx kwadrat się zeruje i minus logarytm cosinus x przez x kwadrat i plus to samo się zeruje. I zostaje nam tak naprawdę to razy to. No to zapiszmy to. Czyli tak naprawdę tu wszędzie mam zera i tu mam dwójkę, więc mogę zapisać 2 przez cosinus kwadrat x razy i tylko to, co mam w nawiasie. Więc uprościło nam się sporo, wziąwszy pod uwagę początkową wersję naszego tutaj przykładu, ale to jest dalej lewa strona. I teraz tak naprawdę możemy ruszyć tą lewą stronę dalej, ale ja bym zostawiła to. Dlatego, że ja do końca nie wiem, czy będzie mi to sprzyjało, czy nie, jeżeli ja bym to wymnażała, czy cokolwiek. Dlatego zajmę się teraz prawą stroną. Zawsze zostawcie sobie miejsce, linijkę czy dwie, na przykład na kartce i możecie potem to ruszyć dalej. Moja prawa strona równania to jest coś takiego. I teraz tak, ja wezmę sobie znowu 2 przez cosinus x kwadrat, wyłączę i już kątem oka widzę, że patrzcie, tutaj mamy coś podobnego, więc może będzie to samo. I teraz mam pierwiastek z x, z y, przepraszam. I teraz to jest ciekawa sprawa, bo pierwiastek z y to jest tutaj, mam potęgę, prawda? Czyli na dobrą sprawę powstaje mi wartość bezwzględna. Ale, moi drodzy, tutaj się dzieją ciekawe rzeczy w tym zadaniu i my jakby nie zwracamy na to uwagi. Bo często przy równaniach różniczkowych pomija się, tak jak w fizyce, pomija się tarcie i tak dalej. Tutaj pomija się też dużo rzeczy ze znakami, więc ja tak naprawdę udaję, że tej wartości bezwzględnej nie ma i że ona kasuje mi znak. To jest bardziej działanie na funkcjach niż na wartościach, ale zdarza się, że niektórzy wykładowcy bardzo wymagają pilnowania tych wszystkich znaków, dlatego proszę tutaj sprawdzić. Natomiast ja tutaj zrobię tak, jak większość ma u Was na zajęciach, czyli po prostu pomijacie takie główne znaki po prostu tych wyrażeń. Czyli no, nie będzie wartości bezwzględnej, od razu sobie skasujemy ten kwadrat tym pierwiastkiem, prawda? I powstaje mi coś takiego. No i jak się przyjrzę faktycznie mojej lewej stronie, no to widzę, że tutaj jest oczywiście plus. To jest to samo, czyli mogę zapisać, że lewa strona
równa się prawej stronie, moi drodzy. I wszystko jest takie eleganckie, prawda? Czyli udało się. I to jest, moi drodzy, zadanie pierwsze. Proszę sobie je przeanalizować i zobaczyć, gdzie jeszcze macie jakieś tam braki. I pamiętajcie, że nie zawsze na zaliczeniach są łatwe przykłady. Czasami zdarza się właśnie tak jak to, że trzeba troszeczkę przekształcać. I teraz, tak jak wspominałam, zwróćcie uwagę na pewne rzeczy. Przede wszystkim na to, ile razy i co przekształcać. To znaczy, w pewnym etapie możecie zostawić coś na przykład, nie? I po prostu zostawić miejsce przy lewej stronie, prawda? Ja tutaj nie dopisałam jeszcze, że to jest lewa strona, bo tu napisałam Y. Nie, tu jest Y, to wszystko jest OK, przepraszam. Chodzi mi o to, że w pewnym etapie może się zastanawiać, możecie, kiedy ja mam zacząć rozkładać, co mam rozkładać, skąd mam wiedzieć, że ja akurat tę funkcję muszę podzielić. To jest po prostu kwestia jakby intuicji, że zaczynacie coś przekształcać i ja to zazwyczaj dzielę w pewnym etapie, dlatego że widzę, że może się poskracać. Ale jeżeli byście zostawili, to tak. Prawda? I potem zajęlibyście się lewą stroną i okazałoby się, że możecie wyłączyć ten nawias, to byście się skapnęli w pewnym momencie, że trzeba to porozbijać, bo jakieś tam elementy są podobne. I tą metodą prób i błędów po prostu róbcie, nie inaczej. Nie ma na to algorytmu, nie ma na to schematu, to jest po prostu pewna intuicja i wyćwiczenie. Tak jak wspominałam, zobaczcie, czy wszystko jest dla Was jasne i przechodzimy do zadania drugiego. Rozpoczynamy zadanie drugie naszego kolokwium. Mamy znaleźć równanie różniczkowe rodziny linii. Jest to zadanie, które nieczęsto spotyka się na studiach, kiedy już wchodzicie w dział równań różniczkowych. Powiedziałabym, że większość od razu przeskakuje do równań zmiennych rozdzielonych i po prostu wylicza rozwiązania tych równań. Natomiast tu sytuacja jest jakby odwrotna. Wy macie rodzinę linii podaną i macie znaleźć równanie różniczkowe, dlatego tym fajniej jest umieć się posłużyć i umieć rozwiązać tego typu zadanie, po prostu w drugą stronę. Jak to zrobić? No, generalnie to rozwiązanie nie ma nigdzie prima. My wiemy, że w równaniu różniczkowym gdzieś ten prim się musi pojawić. No i powiem Wam tak, że robi się każdy przykład inaczej. Zależy, ile macie parametrów, bo to, co tutaj mamy, C, to jest parametr i my chcemy go wyrugować, bo nie potrzebujemy go, bo to jest jakiś wzór ogólny. My musimy mieć po prostu jakieś szczególne, jednoznaczne równanie. No i teraz, moi drodzy, co z tym zrobić? Sposobów jest bardzo wiele. Na przykład pozwolę sobie na początek wyliczyć C. Może się przyda potem. Zobaczymy. Czyli jakby to C wyliczyć? Przeniosę sobie jedynkę, czyli mamy logarytm x, y minus 1 równa się cy i podzielę przez y. Oczywiście założenie tutaj od razu jest, że y jest różne od zera i oczywiście x przez y jest większe od zera, ale te założenia na razie jakby, no zauważyliście pewnie sami, że w równaniach różniczkowych często pomija się jakieś takie założenia. Czyli y to jest po prostu logarytm x, y minus 1, przepraszam, nie y, tylko c, bo chodzi mi o wyliczenie c, to jest właśnie przez y. No i po prostu mając to c, ono niech sobie będzie, weźmiemy je w kółeczko. Chciałabym gdzieś je podstawić, chcę się, gdzieś je wykorzystać, a do tego potrzebuję drugiego równania, żeby gdzieś móc to c po prostu wyrugować. Przypiszę sobie jeszcze raz to równanie powyższe, tylko dokonam pewnej modyfikacji, bo w sumie w tej postaci może być mi trochę niewygodnie. Rozbiję ten logarytm, czyli mam logarytm x minus logarytm y minus 1 równa się cy. I teraz, moi drodzy, żeby w końcu gdzieś ten y prim się pojawił, zróżniczkuję to po x, prawda, obustronnie, pamiętając, że x to jest x, ale y jest funkcją zmiennej x. Czyli jeżeli robię pochodną z logarytmu, x to jest po prostu 1 przez x. Ale jeżeli robię pochodną z logarytmu z y, to jest funkcja złożona. Najpierw zewnętrzna z logarytmu, a teraz y, czyli po prostu y'. Istotna kwestia tutaj właśnie co do różniczkowania tego typu funkcji. I teraz tak, z jedynki jest 0, ze stałą przypisuję i tu będzie po prostu cy prim.
No i moi drodzy, sytuacja nam się objaśniła, dlatego że ja mogę teraz tu za to C wstawić to, co sobie wcześniej wyliczyłam. Zobaczę, co się stanie. Może coś fajnego, może skomplikuję. Czasami tutaj musicie dojść do swoich jakby metod rozwiązywania tego typu zadań. Często jak nauczyciele już wprowadzają tego typu zagadnienie, to one są takie schematyczne, ale zdarza się, że nie do końca. Czyli wstawiamy tutaj sobie nasze C, ale resztę przypisujemy. Zobaczymy. Czyli mamy tu nasz logarytm. I wygląda to tak. Nie ma już C, czyli jesteśmy bliżej naszego rozwiązania. No i teraz jak to zrobić? Jak to równanie jakoś ogarnąć? No i teraz też, moi drodzy, no na przykład ja sobie pomnożę przez Y. Zależy jaka jest kwestia umowna do doprowadzania tego do końcowej postaci. No więc mam tak, razy Y, czyli tu będę miała Y przez X. Tu mi się Y skróci. I tu, moi drodzy, będę miała logarytm x przez y minus 1 i razy y prim, prawda? I teraz tak, kiedy bym chciała na przykład ten nawias rozbić, to będę miała coś takiego. I się okaże, że mi się ten 1 y prim po prostu skróci, bo jest i tu minus y prim. I zobaczcie, co dostałam z automatu. Z automatu dostałam odpowiedź do mojego zadania. Czyli równanie różniczkowe rodziny linii. I to jest, moi drodzy, moja odpowiedź. Odpowiedź nie może zawierać parametru, musi zawierać natomiast jakiegoś y prima. Zazwyczaj w pierwszej potędze są takie troszeczkę trudniejsze zadania, gdzie się szuka jakichś wyższych rzędów, ale tego nie będziemy w tym filmie poruszać. Natomiast to jest, moi drodzy, nasza odpowiedź. To jest właśnie równanie różniczkowe rodziny linii. Tak jak wspomniałam, można czasami spotkać się z innymi wersjami, dlatego że tu na przykład logarytm mogę rozbić, tu mogę przez x wymnożyć. Wiadomo, można tu porobić różne operacje, ale zazwyczaj taka postać jak najbardziej skondensowana jest jak najbardziej pożądana. No i idziemy do podpunktu B. Przyjrzyjmy się podpunktowi B. Zauważcie, że tutaj parametr mamy jako stałą przed naszą funkcją oraz w potędze, więc te przypadki są bardzo ciekawe, jeżeli chodzi o wyrugowanie tego parametru. Robimy sobie tutaj pochodną po x obustronną, bo musimy stworzyć drugie równanie. Y prim mamy po lewej stronie, jako funkcję, która gdzieś zawiera sobie naszego x. Parametr a jest po prostu parametrem, więc przypisujemy i tu będzie pochodna złożona, czyli mamy na początek a razy e, przypisujemy nasze x przez a i teraz robimy pochodną po x z wykładnika, czyli to będzie 1 przez a. I dzięki temu dostajemy równanie, bo nasze a się zredukują, jako e do x przez a. No i zastanówmy się, co możemy z tym zrobić. Zastanawiając się, przypiszę sobie te dwa równania pod spodem, koło siebie, bo często jak właśnie zaczyna się tutaj układać jakieś pomysły, to jak ma się je koło siebie, to więcej widać. No więc mamy taki układ równań. No i zobaczcie, że w momencie, kiedy to a jest w jakiejś uwikłanej postaci, w argumencie, w potędze i tak dalej, to zazwyczaj pomaga nam tutaj dzielenie. I zobaczmy, że jeżeli podzielimy sobie y przez y prim stronami, to co się stanie? Nasze e do x przez a się usunie i dostajemy po prostu parametr a. I ten parametr a to jest coś, co potrzebujemy. Czyli wiemy już dokładnie, jak wygląda nasze a. Więc co po prostu potrzebujemy teraz zrobić? Wrócimy sobie z tym wiadomym a tutaj do tego pierwszego równania i po prostu wstawimy. Czyli będziemy mieć y równa się, zamiast a wpisujemy y przez y prim, razy e i też, moi drodzy, wpisujemy zamiast a wszędzie to, co nam wyszło, czyli y przez y prim. I teraz też mogą powstać jakieś ciekawe tutaj pytania, dyskusje, że jak potem się tego pozbyć, czy jak potem zrobić z tym porządek, zobaczycie później po prostu.
Możemy sobie teraz obustronnie podzielić jeszcze przez Y, ponieważ mamy i tu Y, czyli będziemy mieć 1 równa się 1 przez Y prim razy E i tutaj dokonamy mnożenia przez odwrotność, czyli będzie X razy i odwracamy ten ułamek, czyli po prostu będzie X Y prim przez Y. No i teraz, moi drodzy, co z tym zrobić? Ja sobie jeszcze pomnożę przez Y prim, czyli będziemy mieć Y prim równa się E do X Y prim przez Y. No i teraz jak tu zadziałać dalej? Powiedzmy, że bardzo chciałabym wydobyć tu tego Y prima z potęgi, żeby on nie wyglądał tak strasznie, chociaż tak naprawdę jak zobaczycie końcową odpowiedź, która byłaby pożądana przez autora tego przykładu, to zobaczycie, że tak naprawdę on mógłby tam zostać. Ale spróbujmy po prostu na tę chwilę zlogarytmować, logarytmem naturalnym, ponieważ mamy tutaj e, czyli mamy tak, po lewej logarytm y prim równa się i tutaj jak zlogarytmujemy, to co się stanie? Wynikiem prawej strony będzie tylko ten argument, czyli mamy logarytm y prim równa się po prostu x y prim przez y. No i teraz mogę pomnożyć przez y, czyli będziemy mieć y razy logarytm y prim równa się x y prim. I tego typu odpowiedź była właśnie, tak jak wspomniałam wcześniej, pożądana przez autora, autorkę przykładu. Natomiast zauważcie, że też jest y prim zawarty w jakiejś funkcji, tak jak był tutaj. Może jakoś ładniej się patrzy na logarytm, ale tak sami jakbyśmy się zastanowili, że ta postać też jest ok, bo ona już nie zawiera naszego parametru a i jest to też równanie różniczkowe. Troszeczkę bardziej skomplikowane, ale jak najbardziej nam to odpowiada. I teraz, ponieważ jest to ostatni przykład tego typu w tym zadaniu drugim, często pytacie, jak ja mam sprawdzać, czy dobrze zrobiłam zadanie tego typu. Oczywiście możecie po prostu policzyć pochodną tej funkcji i wstawić ją do tego równania, które Wam wyszło. Jeżeli lewa strona będzie równała się prawej, to znaczy, że to równanie, które gdzieś tam Wam po drodze wyszło, jest ok. No i najważniejsze, żeby tutaj nie było naszego parametru. Więc zawsze możecie sobie, jak będziecie mieć chwilę czasu na kolokwium czy egzaminie, po prostu dokonać takiego niewielkiego sprawdzenia. Rozpoczynamy zadanie trzecie i tym samym rozpoczynamy część kolokwium tak naprawdę poświęconą po prostu rozwiązywaniu równań różniczkowych różnego typu, które będziemy tu spotykać. Wszystkie będą pierwszego rzędu i nie dojdziemy do jakiejś super zaawansowanych w tym kolokwium, ponieważ będzie się ono zaczynała, ta pierwsza część, tak jak widzieliście. Będziemy chyba, dojdziemy do równania Bernoulliego, ale te pozostałe typy pierwszego rzędu na razie zostawiamy na część drugą. No i teraz, moi drodzy, mamy jakieś równanie. Większość z Was zawsze zastanawia się, co ja mam z tym zrobić, jak mam rozpoznać to równanie. No i, moi drodzy, powiem Wam, że to jest kwestia Waszego wyćwiczenia, po częstokroć, czasami od razu widać, bo jest ono skonstruowane w jakiś sposób, ale tu na przykład kusiłoby, na przykład w tym przykładzie szczególnym, ponieważ mamy dodawanie i mamy wszędzie mnożenia, kusiłoby mnie osobiście to, żeby przenieść jeden czynnik na prawą stronę i zobaczyć, czy się nie da rozdzielić zmiennych. Więc mamy taką małą podpowiedź i tu od razu zapiszę, że równanie rozdzielonych zmiennych to jest równanie, które często przedstawia się w takiej postaci. Ja oczywiście piszę taką jedną z miliona postaci ogólnych, bo co skrypt, co wykład, to każdy pisze inaczej. Chodzi o to, że jesteście w stanie na przykład na lewo dać wszystko, co ma Y, na prawo wszystko, co ma X, stosując dzielenie i mnożenie, bo tu z dodawaniem i odejmowaniem proszę uważać, bo często można się dosyć mocno tutaj zapodziać. Czyli jeżeli macie na przykład coś takiego typu Y prim plus Y, no to nie do końca jest to równanie zmiennych rozdzielonych. Tutaj przestrzegam, bo często właśnie studenci jak się uczą, to jest normalne na początku, zastanawiałam się po prostu, do jakiego momentu jakby mogą nagiąć, że tak się wyrażę, tę postać ogólną. No dobrze, czyli powiedzmy, że mamy taką sytuację. I mamy coś takiego tutaj,
przeniesione, prawda? No i okej, wygląda to spoko i powiem Wam szczerze, że nawet ponieważ mamy wszędzie mnożenie, uda nam się to rozdzielić. I teraz chodzi o to, że będziemy wykorzystywać mnożenia i dzielenia. Czego się chcę pozbyć z tej strony lewej? Nie do końca wiem, dlatego że y' jest dla mnie tajemnicą, ale jeżeli zapiszę y' jako dy po dx, to już nie jest tajemnicą. To znaczy, że wiem, że tu jest y, a tu jest x. I to też jest istotna kwestia. No więc zapiszmy sobie najpierw tego dy tak jak trzeba. I już wszystkie nasze, że tak powiem, potrzeby będą spełnione i możemy spokojnie rozdzielać. I teraz tak. Chcę podzielić najpierw przez to i pomnożyć przez to, bo jest w mianowniku. Dzielę to, co jest w liczniku, mnożę to, co jest w mianowniku. Czyli mamy tak. Tutaj zostanie nam 3dy razy sinus y. A tu już będę rozdzielać sobie jakby ułamek, będzie minus 5, tu będę miała cosinus x przez sinus x, a tu będę miała cosinus 3y. No dobra, to już wygląda coraz lepiej. To teraz chcę się pozbyć jeszcze tego, czyli podzielę przez to obustronne. Czyli mamy tak, 3dy i tu mamy sinus y przez cosinus do trzecie y. I tu jest minus 5 razy cosinus x przez sinus x, moi drodzy. No i tutaj generalnie sytuacja następna jest taka, co zrobić ze stałymi. Bo widzimy już, że tu mamy y i tu mamy x. I często wykładowcy, kiedy rozpoczynają z Wami temat równań różniczkowych, ustalają na przykład, zawsze wszystkie stałe mają być po stronie x-owej. W przypadku zmiennych rozdzielonych. Wszystkie minusy po stronie x-owej. To już jest kwestia indywidualna. Wyniki będą dobre, bez względu na to, co zrobicie z tymi stałymi. Grunt, żebyście ich nie zgubili. Dlatego ja zostawiam to w takiej postaci. Dlatego, że teraz w następnym kroku, jak pamiętacie może, będziemy obustronnie całkować. Czyli mamy całkę z lewej strony. Sobie przestawimy, żeby wyglądało to elegancko. I mamy coś takiego. I całkę z prawej strony, czyli mamy minus 5 i całka cosinus x przez sinus x. I tu, moi drodzy, tak, zgubiłam dx-a tu wcześniej, czyli tu mamy dx-a, o. Czyli wygląda to w taki sposób. Czyli tutaj jest po prostu dx. I tutaj widzicie, po moim błędzie wychodzi na to, że tu musi się wszystko zgadzać, czyli musi być ten dy, musi być ten dx i koniec. Jeżeli coś, czegoś nie ma przy całkowaniu, to musimy się cofnąć i sprawdzić, czy tak jak ja tutaj nie zgubiliśmy czegoś po prostu. No dobra, no to jest ok, czyli możemy zacząć sobie po prostu nasze działania i po prostu policzyć cząstkowe całki i potem przyrównać to. Zaczniemy sobie od całki po prawej stronie, ponieważ jest to dużo łatwiejsza całka, którą można sobie nawet w pamięci policzyć. Czyli mamy policzyć całkę minus 5 i tu mamy cosinus x przez sinus x. Ja wiem, że są różne tablice całkowe dostępne w sieci, natomiast proszę uważać, co jest u Was wymagane, bo niektórzy po prostu każą za każdym razem liczyć tę całkę metodą podstawiania, co też zrobię. Bo potem jak się uczymy z jakichś tablic, to często student zapomina, że ja w ogóle mogę tą metodą policzyć tę całkę. Dlatego profesorowie też na egzaminach zwłaszcza wymagają każdego szczegółowego obliczenia. Czyli mamy tutaj cosinus x dx pochodną i po podstawieniu mamy minus 5 i tu mamy po prostu dt przez t. Czyli to jest minus 5 logarytmów z wartości bezwzględnej z t plus c. I tu mamy minus 5 i wracamy, czyli tu będzie po prostu sinus x plus c. I teraz tak, kolejna umowa. Będziemy tę stałą c dawać tylko po stronie x-ów. Co się troszeczkę burzy przy teorii całki nieoznaczonej, bo potem też będzie całka, prawda? Ale ustalamy, że ta stała c jest tylko po stronie x-ów. Tak to niech zostanie. Ok, no to ta całka nie była taka zła. Policzyliśmy. No to idziemy teraz do tej kolejnej całki. Czy
Czyli tu mamy 3 całki i mamy sinus y przez kosinus do trzeciej y, dy y równa się. No ok. I teraz tak, moi drodzy, co mogę z tym zrobić? Znowu tutaj kusi mnie metoda podstawiania, bo jeżeli wstawię sobie za t kosinus y, to moja pochodna dt to jest minus sinus y dy, czyli wystarczy, że sobie znak potem tutaj ogarnę. Czyli ten minus mogę przerzucić tutaj, czyli będzie minus 3. I tu mam dt na górze, a na dole mam nie t, tylko t do trzeciej, bo nasz kosinus był do trzeciej. I teraz tak, pamiętamy, że to mogę zapisać jako t do minus trzeciej. Tutaj mówię, jeżeli po prostu niedobrze jeszcze radzicie sobie z całkami, to jest to najlepszy, najostatniejszy, że tak powiem, moment, żeby sobie z tym jakoś się uporać. Czyli mamy tak, t do minus drugiej przez minus 2. I tu, tak jak wspominałam, c nie będziemy pisać, żeby już nie mieszać. Można napisać c1, wcześniej można napisać c2, jeżeli jakby też zależy od wymagań, ale często się na przykład pisze c1 przy x, c2 przy y i na końcu c. Sami po prostu zobaczcie, jak to jest u was. Czyli mamy tutaj 3 przez 2 t kwadrat, czyli 3 przez 2 kosinus kwadrat y. No dobra, czyli mamy coś takiego i teraz to nie koniec. Nie zostawiamy tego i już nie kończymy zadania, tylko wracamy do tego równania, co mieliśmy tutaj. Bo jakby ja potrzebuję znać pewną odpowiedź, jak najmniej uwikłaną, ale nie zawsze się da. I musimy zapisać po lewej stronie nasz wynik, który powstał przed chwilą, prawda? Nasz wynik całkowania. I po prawej mam wynik kolejnego całkowania. I co ja mam tu wyliczyć? Ogólnie chcemy wyliczyć zazwyczaj y równa się, żeby mieć to rozwiązanie. Ale nie zawsze się da i często w takich przypadkach, na przykład jak ten, wykładowcy wymagają, albo wymagane jest ogólnie, może nie tylko wykładowcy, wymagane jest ogólnie, żeby zapisać rodzinę takich krzywych po prostu. W taki sposób. Ale jeżeli byśmy mieli tutaj na przykład 3 przez 2 y kwadrat, czyli taką zwykłą funkcję y kwadrat, byłoby nam łatwo wyliczyć tego y, byłby tam plus minus pierwiastek w pewnym momencie, niemniej moglibyśmy spokojnie to zrobić, dlatego na przykład w tym wypadku oczywiście ja też mogę to wyliczyć, posługując się na końcu arkusem, kosinusem. Dlatego to też zależy tutaj od tego, jakie operacje są wymagane, bo często dla ćwiczeń wykładowcy też proszą, żeby wyznaczyć tego y mimo wszystko. My będziemy zostawiać to w różnych postaciach, zależy jak bardzo uwikłane one będą. Gdybyście chcieli wiedzieć, jak wygląda y równa się, możecie sami spróbować to zrobić i podesłać nam po prostu zdjęcie i zapytać się, czy jest ok. Oczywiście nawiążcie tutaj do konkretnego zadania, żebyśmy wiedzieli, skąd się to wzięło. I to jest, moi drodzy, rozwiązanie naszego równania. To rozwiązanie jest rozwiązaniem ogólnym. Po czym to wnoszę? No mam c. Gdybyśmy mieli tu warunek początkowy, to byśmy mieli rozwiązanie, tak zwaną całkę szczególną i będziemy się tym zajmować właśnie w kolejnym zadaniu. Rozpoczynamy zadanie czwarte, w którym mamy znaleźć całkę szczególną tym razem równania spełniającego dane warunki początkowe. Równanie mamy zapisane, warunek mamy zapisany. Od czego zacząć? Na początek zawsze musicie znaleźć rozwiązanie ogólne, całkę ogólną, prawda? Więc zaczynamy od tego, żeby coś tu zrobić, żeby znaleźć to rozwiązanie ogólne. I tu już jest duża sugestia w tym punkcie, żeby szukać y przez x, żeby szukać tego podstawienia. I my tu sobie podzielimy przez x obie strony i dostaniemy wówczas y' równa się y przez x. I nawiasu nie muszę dzielić już, bo przy mnożeniu wystarczy, że jeden czynnik sobie tylko podzielimy.
I tu od razu widzimy, że będziemy mieć podstawienie właśnie y przez x, dlatego że mamy tych y przez x kilka i nigdzie nie ma coś takiego, że tutaj jest jakiś x nam się ostał czy coś takiego. Gdyby tak było, to trzeba szukać jakiegoś innego rozwiązania, a zdarza się czasami, że są błędnie gdzieś tam ułożone zadania i warto zapytać, czy tam się na pewno da zrobić tak jak tutaj jest wymagane. I teraz jak to zacząć? My wstawiamy sobie jakąś nową literkę za y przez x, czyli tu wstawimy i tu wstawimy. A co z y primem? Trzeba go wyliczyć stąd. Czyli ja tu przekształcam i będę miała y równa się tx. I teraz różniczkuję po x, wiedząc, że funkcja t jest funkcją zmiennej x-owej. Czyli to jest po prostu pochodna iloczynu. Czyli mam tak, t prim x plus t, bo pochodna z x to jest 1. No i mam teraz moje podstawienie gotowe, więc wszystko, co sobie tu ustaliłam, wstawiam. Czyli mam tak, t prim x plus t, a tutaj mam t razy 1 plus logarytm z t. Wymnażam, ogarniam, skracam, sprawdzam, co da się zredukować, bo zazwyczaj da się sporo poredukować, bo ideą tego jest, żeby to uprościć, to równanie wyjściowe. I co się dzieje? Tu mi się te redukuje do zera, bo się odejmie stronami i zostaje z równaniem tego typu. Jest to równanie już zmiennych rozdzielonych, bo jestem w stanie bardzo łatwo przenieść to, co ma t na jedną stronę, to, co ma x na drugą stronę. No więc wiem, że moje t prim to jest po prostu dt po dx. Zawsze jakiś prim to jest coś po czymś, bo zdarza się na przykład x prim, wtedy wiem, że to jest na przykład dx po dy. Zależy, jakie macie też oznaczenia na waszych kursach zrównania równiczkowego. Czyli tu mamy tak. Chcemy, żeby to było po tej stronie i x po tej. Czyli będziemy mieć dt przez t razy logarytm z t, jak podzielimy przez to, równa się dx przez x. I to będzie tak wyglądało, moi drodzy. Jeżeli nie widzicie, to powolutku zamieńcie sobie t prim najpierw na to i potem mnożeniem lub dzieleniem ustalacie, co, gdzie ma być, żeby dojść do tej postaci. No i teraz obustronnie całkujemy. I teraz całka z prawej strony to jest całka standardowa, logarytm x plus c, który będzie lądować tylko po stronie x-ów. Natomiast całka z tego to jest całka przez podstawienie. Oczywiście, jeżeli znacie twierdzenie, chociaż może nawet nie będziemy używać tu twierdzenia, po prostu zrobimy podstawienie. I tu oczywiście jest zawsze taka moja uwaga, jeżeli w każdym punkcie tego zadania, tego kolokwium macie problem z całkami, bo się pojawią jakieś typy całek, to macie sobie wróćcie i sobie przypomnijcie od razu, jak to było, w jakich przypadkach. To jest najlepszy moment i taki no dobry, żeby się potem dobrze czuć. Wstawiam sobie na przykład s, żeby nie t znowu, za logarytm. Pochodna wówczas to jest 1 przez t dt, czyli widzimy, wstawiam za logarytm i dostaję jako pochodną 1 przez t dt, czyli po prostu dt przez t. Czyli dostaję tutaj ds przez s po prostu, czyli to będzie logarytm z s plus coś tam, ale tego nie będziemy pisać. I tu mamy logarytm z logarytmu z t. Jeżeli, tak jak jeszcze raz wspomnę, macie tak, że musicie pisać tą literkę, to możecie sobie zrobić C1, C2, a na samym końcu po prostu dać plus C po stronie X-ów. Ja natomiast będę pisać tutaj bez C, ale będę o tym mówić, dlatego to nie jest tak, że tego nie ma, tylko umowa to jest umowa. I teraz nasze wyniki przyrównujemy, czyli mamy tak. Logarytm z logarytmu z T po lewej stronie. Bardzo fajne są te zadania, gdzie jest logarytm z logarytmu. Równa się logarytm z x plus c. Nie możemy tego tak zostawić i nie możecie skorzystać z tego, jeżeli tu macie t. Dlatego teraz wracam do tego, czym było t. Czyli będę miała logarytm
z logarytmu y przez x, czyli tego, co tu miałam, równa się logarytm z x plus c. To tak wygląda i warto teraz zamienić sobie c na logarytm z c1. To jest taki zabieg, często stosowany przy równaniach liniowych, gdzie chcemy po prostu, bo wiemy, że c to jest stała i mogę ją wymieniać na dowolną inną stałą, dowolnej postaci, a robię to po to, żeby móc skorzystać z własności logarytmów i zapisać sobie to w taki sposób. Bo chcę mieć jak najciaśniej po prostu, jak najbardziej elegancko i to nie jest jakaś reguła za każdym razem. Znaczy, czasami można zostawić tak, ale my chcemy tu jeszcze coś wyliczyć, więc dobrze byłoby to ściśnieć. Natomiast po prostu z czasem, jak będziecie tych równań trochę liczyć, to się wprawicie i zauważycie, co kiedy robić, bo to po prostu jest kwestia czasu. I teraz tak, przyrównuję sobie logarytmy, a tak dokładnie przyrównuję ich argumenty. Czyli teraz przyrównuję, bo tak jakby sobie redukuję te zewnętrzne najbardziej logarytmy i przyrównuję to. Czyli mam logarytm y przez x równa się c1x. I żeby jeszcze bardziej elegancko to wyglądało, korzystam teraz z definicji logarytmu, czyli będzie e do tego, co jest po prawej stronie, to się równa y przez x. I jeszcze bardziej elegancko, to będę miała y równa się x razy e do c1 x. I to jest ta postać najbardziej pożądana. Jest to, moi drodzy, rozwiązanie ogólne. Ale ja chcę mieć całkę szczególną. Czyli teraz wracam tu i pamiętam, to jest wartość y. A to jest wartość x dla tego y, albo wartość y dla tego x. Czyli to jest punkt. To jest punkt o współrzędnych 1 i e do minus 1 drugiej, który ja tu wstawiam. Czyli za y mam e do minus 1 drugiej i za x mam 1 razy e do c1. No i teraz, moi drodzy, co się dzieje? Widzę, że tu jest równanie wykładnicze. Tu jest mnożenie, więc mogę tą jedynkę pominąć i tak naprawdę przyrównać tylko potęgi. Czyli wychodzi mi, że c1 to jest po prostu minus 1 druga. I czy kończę za chwilę, podając odpowiedź szczególną, czyli y równa się x razy e do minus 1 drugiej. Przepraszam, minus 1 drugiej x. I to jest rozwiązanie szczególne, czyli całka szczególna po prostu. Nazewnictwo tutaj jest też umowne. Wielu starszych wykładowców posługuje się tylko pojęciem rozwiązania, niektórzy posługują się pojęciem całki cały czas, w zależności od tego po prostu, kto jak się wcześniej też nauczył i z jakich zbiorów korzystał i książek. I to jest, moi drodzy, całość rozwiązanego naszego zadania. Tak to wygląda. Wiem, że gdybyście pisali kolokwium, punktowane oczywiście będzie, tak było do tej pory, cały czas jak studenci opowiadali, do rozwiązania ogólnego jak najbardziej jest to prawie całe zadanie rozwiązane. Natomiast oczywiście fajnie byłoby dostać takiego maksa i rozwiązać to do końca, czyli razem z tym szczególnym. Przeanalizujcie sobie całość, bo to jest kolejny typ równania, który tutaj mamy z podstawieniem, żebyście wiedzieli, jak to tutaj wszystko zrobić i dopiero przechodźcie do kolejnego. Rozpoczynamy zadanie piąte, w którym będziemy rozwiązywać dwa równania różniczkowe. W podpunkcie A mamy dosyć nietypowe równanie różniczkowe. Jeżeli się z nim spotkaliście, to jest ono dla Was bardzo łatwe. Jeżeli natomiast widzicie coś takiego pierwszy raz, to można się zastanowić w ogóle, co z tym zrobić. Jest to typ równania różniczkowego, które po prostu sprowadza się do tych prostszych typów, stosując podstawienie, moi drodzy. Inaczej jakby nie jesteśmy do końca w stanie tego ruszyć, bo ani to rozdzielić, ani to jakieś jest liniowe. To właśnie dlatego często, jeżeli nie ma jakiegoś pomysłu, można spróbować rozwiązać równanie przez podstawienie. I będziemy podstawiać za to, co jest właśnie tutaj. Coś, co nas może niepokoić.
I niech t to będzie właśnie x minus y. I wówczas wyliczamy stąd y, czyli to jest x minus t i liczymy y prim. Pamiętając przy tym, że t jest zmienną funkcją, jest funkcją zmiennej x. O, w taki sposób. I teraz, moi drodzy, tak. Jeżeli to pamiętamy, to pochodna z x to jest 1, a pochodna z t to jest t prim po prostu. I teraz wstawiamy to, co wiemy, do naszego równania i patrzymy, co się dzieje. Jaki typ, nowy typ równania nam powstanie. I teraz tak, za y prim wstawiamy 1 minus t prim. Za x minus y wstawiamy t, czyli będzie do kwadratu, i plus 1. I zauważcie, że po obu stronach mamy jedynki, które jak przeniesiemy, to się zredukują do zera. Minus przeniosę sobie tutaj i dostaję bardzo fajne równanie. T prim równa się minus t kwadrat. Ja ten minus zawsze przenoszę tam, gdzie nie ma pochodnej. Tak z przyzwyczajenia. I teraz, moi drodzy, co z tym zrobić? Jest to równanie zmiennych rozdzielonych. I tutaj mamy t i x. X jest w domyśle, jako że t zależy od x. I t prim zapisuję jako dt po dx. No a prawą stronę zostawiam. I teraz rozdzielam zmienne. Czyli będę miała dt przez t kwadrat, jak podzielę przez t kwadrat, a tu będę miała minus dx. No i teraz, moi drodzy, całkuję obustronnie. Czyli mam całkę z dt przez t kwadrat i mam całkę z minus dx. No i teraz tak. Całka z minus dx, zaczniemy od niej, bo jest dosyć sympatyczna. To jest po prostu minus x plus c. No i zostawiamy znowu c po stronie x-ów. I teraz tak, całka ta druga też jest sympatyczna, dlatego że, moi drodzy, ja mogę zamienić to jako t do minus drugiej dt i policzę sobie ze wzoru na t do n, czyli to będzie po prostu t do minus pierwszej przez minus 1, czyli minus 1 przez t i stałą dopisuję tylko po stronie x-ów. I teraz przyrównując to, mam minus 1 przez t równa się minus x plus c. I to nie jest koniec, żebyście się nie zatrzymali, bo pamiętajcie, czym było wasze t. Czyli ja tutaj muszę koniecznie wrócić do mojego podstawienia i o tym pamiętać, że wynik ma być w x-ach i y-kach tylko. Czyli mam teraz minus 1 przez x minus y równa się minus x plus c. No i, moi drodzy, tu się można bawić. My się trochę pobawimy, żeby wyliczyć y, bo się da. Najpierw wchłonę tego minusa do mianownika, czyli to będzie 1 przez y minus x równa się minus x plus c. I teraz tak. Mogę pomnożyć to razy to, a mogę z pewnych własności ułamków zapisać to w taki sposób. Czyli tu mogę wymienić po prostu miejscami. To samo dzieje się, gdybyście pomnożyli przez to, a potem podzielili przez to. Dlatego jak nie widzicie czegoś, to proszę, żebyście sami próbowali mnożeniem lub dzieleniem dojść do takiej postaci, żeby to nie było coś, co tylko zapamiętujecie na przykład. I teraz tak. Mamy tu minus x plus c, tu mam y, czyli mój y to jest minus, 1 przez minus x plus c plus x. I tak to wygląda, moi drodzy. I teraz tak, ten minus, jeszcze raz tutaj, ten minus był przed wszystkim, bo tu wyszło mi minus 1 przez t i on został wchłonięty, czyli mamy y minus x, prawda? I ten minus był tylko przed x, czyli on zostaje, nie przed ułamkiem, żeby nam się po prostu nie pomyliło. Ale jeżeli chcecie, jak najbardziej można by było tu pomnożyć przez minus i tu by zniknął i byłoby x minus c, więc tutaj zabawa z tymi znakami zawsze jest, ale taka odpowiedź jak najbardziej jest tutaj ok. Czasami pozwala się, żeby zostawiać w tej postaci wyjściowej, do której już doszliśmy, gdzie są x i y, dlatego musicie już sami zweryfikować, co u was jest wymagane. I to jest koniec przykładu, przeanalizujcie sobie i dopiero przechodźcie do następnego. Tych podstawy jest znacznie więcej i w podpunkcie B będzie jeszcze ciekawsze. Rozpoczynamy zadanie 5b, w którym mamy ciekawy przykład.
Jest to równanie typu następującego, czyli mamy funkcję y', pochodną y', i gdzieś, niekoniecznie po prawej stronie, czasami jest troszeczkę zamieszania tam, ale w naszym przypadku tak naprawdę wygląda to tak, jak tu zapisałam. Mamy funkcję, w której następuje taka jakby funkcja wymierna, gdzie mamy funkcję liniową przez funkcję liniową, tak można by powiedzieć w skrócie, czyli one nie muszą być pełne, to znaczy tak jak tu mamy y+2, może nie być x-a, ale chodzi o to, że i w liczniku, i w mianowniku jest funkcja liniowa. To jest istotna sprawa, czyli nie ma tam x kwadrat, nie ma tam y kwadrat. Gdyby tak było, musielibyśmy zastosować jakieś inne podstawienie, moi drodzy, bo w równaniach różniczkowych ogólnie tych podstawień jest wiele, w zależności po prostu od sytuacji. Co się wtedy dzieje, jak mamy taką sytuację? Generalnie zajmujemy się tym, żeby zlikwidować to. W jakiś sposób, przez podstawienie, chcemy zlikwidować to, bo nie do końca w takiej postaci umiemy to policzyć tymi naszymi standardowymi metodami. I zaczynamy, moi drodzy, od kroku pierwszego. Chcemy tu sprawdzić pewien układ równań. I ten układ równań może mieć jedno rozwiązanie, może mieć brak rozwiązań, prawda? Może mieć nieskończenie wiele rozwiązań. I my chcielibyśmy poznać tą sytuację i co robimy? Liczymy po prostu wyznacznik. I ten wyznacznik liczymy z tych współczynników a1, b1, a2, b2. U nas, tak jak wspomniałam, zdarza się, że czasami x lub y zniknie, czy z licznika, czy z mianownika. I na przykład w liczniku nie mamy x-a, co znaczy, że a1 jest po prostu równe 0. Przy y-ku stoi 1, tu przy x-ie stoi 1 i tu przy y-ku stoi 1, czyli liczymy sobie taki wyznacznik z tych współczynników, które podkreśliłam. Pamiętamy, co to był wyznacznik. Czyli mnożymy na krzyż w przypadku wyznacznika 2 na 2, czyli mamy 0 odjąć 1, czyli to jest minus 1 i minus 1 jest różne od 0, co oznacza, że mamy dokładnie jedno rozwiązanie. Ale rozwiązanie czego? No właśnie. Mamy dokładnie jedno rozwiązanie układu równań, którym po prostu przyrównujemy licznik do 0 i mianownik do 0. To nie chodzi o to, żeby teraz nie było sprzeczności, że mianownik jest równy 0, bo też część z Was słusznie myśli i słusznie jest czujna. Chodzi o to, żeby znaleźć pewne liczby, które ja za chwilę tak jakby zlepię z innymi literkami, że tak się wyrażę, tak nieteoretycznie, i będę mogła przez to właśnie pięknie podstawić. A za chwilę to się okaże, tutaj wszystko wyjdzie. Czyli otrzymujemy z pierwszego równania y równe minus 2. Ok, jak tu dostałam y równe minus 2, no to mam x minus 2 minus 1, czyli wychodzi stąd, że x jest równe po prostu 3. I co mi to daje? I teraz, moi drodzy, tu jest wiele wersji tego. Posłużę się taką, moim zdaniem, najlogiczniejszą wersją. Czyli chodzi teraz o to, że chcemy podstawić za x i za y, które są tu, w tym naszym równaniu wyjściowym. I teraz za x wstawiam i tu zazwyczaj jest u, a tu jest zazwyczaj v. I zostańmy przy tym. Jeżeli macie inaczej, to proszę, żebyście zmienili w tym momencie. I co ja robię? Tutaj po prostu dodaję te liczby, które mi wyszły, czyli będzie u plus 3 oraz v minus 2. I to jest moje nowe podstawienie, które będę wykorzystywać, pamiętając przy tym, że stąd muszę wyliczyć y', ponieważ jak już podstawiam, to podstawiam za wszystko i pamiętam, że za y' też muszę podstawić. Czyli y' to jest co? V jest funkcją zmiennej x, czyli to jest po prostu v' minus 0, bo po prostu ze stałej dwójki będzie pochodna równa 0. I mając te wszystkie elementy, sobie je podkreślimy. Mając tutaj, może wezmę te w kółko, te elementy oraz to, wracamy do naszego wyjściowego równania i wstawiamy to wszystko i zobaczymy, jak nam się uprości. Czasami upraszcza się bardziej, czasami mniej, więc tu nie ma jakby reguły i czasami trzeba też jeszcze coś policzyć więcej, dlatego też proszę się nastawić na różne wyniki. Czyli tak, za y' wstawiamy v'. Dwójeczkę przepisujemy, bo nie ma x i y. Za y wstawiamy to,
Czyli to będzie V minus 2 plus 2, które zostaje, wstawiamy tylko za literki. Za X wstawiam U plus 3 plus i za Y znowu V minus 2 i minus 1 zostaje i to wszystko do kwadratu. Jak się za chwilę okaże, to się naprawdę fajnie uprości, bo tu zostaje mi w liczniku V, czyli będzie po prostu V kwadrat. Tu zostaje mi U plus V. I tu będzie 3 minus 2 minus 1, czyli moi drodzy po prostu U plus V do kwadratu. Rozdzieliłam sobie potęgę, można to spokojnie z własności potęg jak najbardziej zrobić. No i znowu jesteśmy tu, jakby zapominamy o tym, co było wcześniej. Na chwilę. Zapominamy o tym, dlatego że teraz już dla nas ważne jest to równanie różniczkowe. I teraz sobie trzeba poradzić z tym równaniem różniczkowym, pamiętając, że V jest zależne od X. No i co z tym mogę zrobić? Moi drodzy, teraz muszę znaleźć kolejną metodę. No i tu generalnie po prostu przychodzimy mi na myśl metoda, którą mieliśmy wcześniej. Parę przykładów, czyli wyłączę sobie U z tego nawiasu, czyli dwójkę przypisuję. Czyli jak wyłączę z tego nawiasu U, to wyłączam U kwadrat, dlatego że to będzie tak o U razy 1 dodać V przez U do kwadratu. To będzie coś takiego. Czyli jak rozdzielę to z mnożenia, to będzie U kwadrat razy 1 dodać V przez U do kwadratu. Ale co mi to daje? Zobaczcie teraz. Tu mam V prim, dalej. A tu U kwadrat mogę wrzucić do V i mam coś takiego. I mam moją metodę, którą już znamy. O, i mam coś takiego, moi drodzy. I dzięki temu teraz mogę za literkę T wstawić V przez U. Wówczas pamiętam, że V, bo V jest mi prim potrzebne, to jest T razy U. I jeżeli chcę policzyć pochodną V' z tego, prawda, to jakby liczę po U teraz, bo pierwotnie jest po zmiennej, prawda, tutaj V od X, natomiast my jakby uwikujemy troszeczkę i okazuje się, że w końcu to się jakoś zmienia, prawda, bo my zamieniamy X na U. Czyli w pewnym momencie V już jest zmienną od, zależną od U. Czyli tu jakby już możemy przyjąć w taki sposób, prawda? To jest bardzo ciekawe generalnie, dlatego też tutaj trzeba mieć to na uwadze i taką nie tylko jakby schematem liczyć, tylko gdzieś z tyłu głowy mieć właśnie po czym ja tą pochodną muszę policzyć. Bo jak liczę na przykład teraz po U, no to wiem, że T też jest w tym momencie zależne od U, moi drodzy. Dlatego tu, jak liczę z pochodną z mnożenia, no to mam na początek pochodna z pierwszego, czyli po prostu będzie T prim razy U. Potem pochodna, oczywiście bez zmiany drugi, potem mam bez zmiany pierwszy i pochodna z drugiego, czyli z U po prostu jest 1. I mamy tego typu wynik. Więc tu w tej metodzie to właśnie te zmiany powodują właśnie największy jakby galimatias, dlatego powolutku sobie ten przykład z nami tutaj liczcie. No i teraz gdzie idę, o co chodzi? Teraz wracam tu i podstawiam, czyli za V' wstawiam sobie to, co tu wyliczyliśmy, czyli mam T prim razy U, dodać T. Tu mam dwójkę dalej zostawioną. I teraz tak, za V przez U wstawiam T, czyli będę miała T kwadrat. I tu mam, moi drodzy, 1 dodać T i to wszystko jest do kwadratu. No i dalej powiecie, co my mamy z tym zrobić. Jak to w ogóle wygląda, że nam się to upraszcza? Generalnie tu to jest taka zabawa trochę. Czyli ja mogę sobie to T przenieść. Tę dwójeczkę to już wrzucę do licznika nawet, będzie w taki sposób. O. I to T przeniosę tu, ale po to, żeby sprowadzić to do wspólnego mianownika. Bo jeżeli ja to sprowadzę do wspólnego mianownika, to będę miała 2T kwadrat minus. I mianownikiem wspólnym jest to, czyli to będzie T razy, ja już to rozbiję ze wzoru skróconego mnożenia, czyli będzie 1 plus 2T plus T kwadrat, czyli trochę się tutaj dzieje, jak widzicie. Ta metoda wymaga troszeczkę pisania i kartek, czyli ostatecznie dostaję co?
Mam tutaj 2t kwadrat i tu zobaczmy, co się dzieje. Tu będzie minus t minus 2t kwadrat, czyli 2t kwadrat się zredukuje, czyli zostanie mi tu minus t i z nawiasu zostanie mi jeszcze minus t do trzeciej. I tu mianownik zostawiam tak, jak jest. Na razie nie ruszam go, nie rozkładam. I tu, moi drodzy, zapiszmy sobie to w jakiejś postaci, może tu podkreślmy, o, albo w kółeczko, że to równanie to będzie teraz nasze równanie, które będziemy musieli rozwiązać różniczkowe. Czyli podsumujmy na razie, bo jesteśmy tak jakby, może nie w pierwszym kroku, bo tu już zapiszmy sobie, że po podstawieniu mamy krok drugi i zaczynamy rozważać inne równanie. Natomiast chodzi o to, że zobaczcie, wyszliśmy od takiego równania. Zredukowaliśmy je za pomocą podstawienia, prawda, do takiego równania, albo może po prostu do takiego na razie. Potem musieliśmy jakoś coś z tym zrobić, więc zaczęliśmy modyfikować i za pomocą kolejnego podstawienia zredukowaliśmy je do takiego równania, prawda? I tu generalnie zajmiemy się teraz tym dłużej, to znaczy już jesteśmy w stanie to rozwiązać i mieć wynik. I tym wynikiem będzie jakaś funkcja t, ale pamiętajmy cały czas z tyłu głowy, że trzeba będzie tu, tak jak pokazałam, wracać w tej kolejności. Czyli najpierw jak rozwiążemy sobie tu, to trzeba będzie wrócić, czym jest t, a jak rozwiążemy już to, no to trzeba będzie wrócić to, czym jest u i v. Więc tu generalnie, żebyście o tym pamiętali, bo na samym końcu, co często, jak już zajmuje nam tu kilka kartek, no to zapominamy wrócić do x-ów i y-ów, ale jeszcze do tego trochę nam zajdzie i teraz na kolejnej tablicy skupimy się tylko i wyłącznie na rozwiązaniu tego ostatniego równania. Jesteśmy na kolejnej tablicy z naszym zadaniem 5b i tutaj już pozwoliłam sobie zamienić t' na dt po du i po prostu potrzebujemy rozdzielić zmienne, czyli dzielimy przez to, czyli będziemy mieć tutaj 1 plus 2t plus t kwadrat po rozbiciu, dzielone przez, i tu wyłączę sobie minus t razy 1 plus t kwadrat i tu będzie dt, natomiast tu będzie du przez u. I tak to wygląda. Jeszcze jeden zabieg taki, który po prostu jest dla mnie dosyć kosmetyczny, ale to zrobię. Tego minusa stąd pomnożę i będzie on tutaj, bo preferuję mieć zawsze te minusy przy zmiennej niezależnej. I teraz liczymy sobie całki, zarówno z lewej strony, jak i z prawej strony. Zacznijmy od strony prawej, bo jest po prostu to taka podstawowa całka, czyli całka minusa mogę wyłączyć, du przez u, to jest po prostu minus logarytm u plus c, i zrobimy z nim porządek już na nas, na przyszłość, czyli jak najbardziej zbijemy do kupy, że tak się wyrażę. Czyli tak, ten minus to jest inaczej u do minus pierwszej, czyli to będzie logarytm 1 przez u. Tu zamieniam na logarytm c1, mogę zamienić na dowolną stałą, naszą stałą, czyli to będzie logarytm po prostu c1 przez u. Będzie mi to potrzebne później, żeby już tego nie robić, dlatego będziemy mieć już gotową po prostu funkcję. No i teraz, moi drodzy, idziemy z tym dalej. Chcę to policzyć, tę całkę. No i tu, moi drodzy, jest całka, nawet już może jej nie zapiszę, tylko zacznę ją liczyć. Jest to całka wymierna, czyli trzeba to rozbić na ułamki proste. No to zapisujemy to bez całki i zabieramy się za rozbijanie po prostu. Tego już się nie da rozbić bardziej, chyba że na czynniki zespolone, ale na razie tego nie będziemy robić. Dlatego mamy dwa ułamki. T, mianownik, i 1 plus T kwadrat. Czyli tu będzie stała A, natomiast tu musi być BT plus C, bo jest zawsze o 1 stopień niższa funkcja, a tu jest T kwadrat. Tu jest T o 1 stopień niższa, jest stała, a tu musi być funkcja liniowa. I teraz tak, wymnażamy przez to obie strony i co nam zostaje? Po tej stronie tylko licznik. Tu natomiast zostanie nam a razy 1 plus t kwadrat dodać i to wymnożę sobie już razy t, czyli to będzie b t kwadrat dodać c t. I od razu sobie tu tam dam równa się. I zacznę po prostu sobie to grupować względem współczynników t, czyli tak, przy t kwadrat
stoi A plus B. Przy T stoi C, a wyrazem wolnym jest A, po prostu A. I możemy przyrównać do siebie funkcje. Czyli jedynka to jest stała. U nas stałą jest A. Czyli już widzimy, że A jest równe 1. Przy T stoi 2, tu przy T stoi C. Już widzimy, że C jest równe 2. Bardzo przyjemne. I przy T kwadrat stoi 1, czyli nasze A plus B musi być równe 1. I tu mamy układ równań, z którego dowiadujemy się, że ponieważ A jest równe 1, to B musi być równe 0. Czyli mamy 1, 2 oraz 0 jako wyniki. I wracamy do naszej całki. Tu trzeba będzie ją po prostu policzyć z tymi wynikami. Czyli zapiszę ją jeszcze raz. Czyli mamy coś takiego. I zapisujemy jako ułamki proste. Czyli mamy A przez T, czyli 1 przez T DT dodać BT plus C. B jest równe 0. Czyli po prostu będzie 2 przez 1 plus T kwadrat DT. I to nie są takie złe całki, moi drodzy, bo pierwszy wynik ma logarytm z T, a druga to są dwa arkusy tangensy z T. I tu nie piszę plus C, bo zawsze zostawiam to plus C tutaj dla tej zmiennej, która jest zmienną niezależną. I teraz, moi drodzy, co nam powstaje? Chcę po prostu przyrównać do siebie te dwie funkcje i wyliczyć, bo potrzebuję wynik x i y. Czyli wracam do mojego równania i po lewej stronie zapisuję logarytm T. I to arkus tangens T równa się to, co mi wyszło tu, czyli logarytm C1 przez U. I teraz mam takie równanie i próbuję dalej coś z tym zrobić, moi drodzy. Co mogę zrobić, bo będziemy to kończyć na trzeciej tablicy jeszcze, natomiast co mogę zrobić już tu, to jest to, że przeniosę sobie ten logarytm, żeby razem zbić z tym logarytmem. To nam się przyda, bo będziemy mieć tutaj tak, arkus tangens, oczywiście dwójeczka, T. I tu mamy logarytm C1 przez U minus logarytm T. Czyli ostatecznie mogę skorzystać z dzielenia, czyli będę miała 2 arcus tangens T. I tu mam po prostu logarytm C1 przez T razy U. I razem z tym wynikiem teraz będziemy się cofać do naszych podstawień, które tutaj są wypisane po tej prawej stronie. Zanim jednak się jeszcze cofnę, to mogę sobie na przykład skorzystać z definicji logarytmu, bo tutaj mam w podstawie e, czyli mogę sobie napisać, że C1 przez U razy T to jest po prostu e do tego, co tutaj mam po tej stronie. To nie zmienia jakoś super ekstra naszej postaci, ale czasami wykładowcy wymagają wyliczenia, moi drodzy, po prostu C1. Więc warto w razie czego mieć to na uwadze. I zaczynamy się teraz, tak jak wspominałam, cofać do naszych podstawień, czyli tutaj. Na początku jakby zajmujemy się naszym T. Czyli tu będziemy mieć C1 przez U razy V przez U. Natomiast tu będzie e do 2 razy arcus tangens V przez U. No i tu widzimy, że ładnie nam się skraca. I teraz tak, stąd odczytujemy sobie, że nasze U to jest x minus 3, a nasze V to jest y plus 2. I wstawiamy sobie, żeby już mieć wynik w x i y, moi drodzy. Czyli idziemy. Mamy tak. C1 przez V, tu zostanie, czyli y plus 2, równa się e do 2 razy arcus tangens. I tu zostajemy z y plus 2 przez x minus 3. I generalnie z tej postaci y nie wyliczymy do końca, bo byłoby to tutaj żmudne, żeby to jakoś przekształcać i to uwikłanie tego y wyciągać. Możecie wyliczyć C1, jeżeli potrzebujecie, jeżeli nie, to
to możemy przyznać i przyjąć, że to jest po prostu wynik końcowy. Więc po prostu najważniejsze jest, żeby skończyć w x-ach i w y-kach, a nie w u i v czy jakichś innych literkach, które sobie wcześniej obraliście. I to jest, moi drodzy, jakby koniec rozwiązywania tego typu równania różniczkowego. Jak wspominałam wielokrotnie wcześniej, proszę tutaj uważać, bo tu generalnie tych równań jest zatrzęsienie, jak widzieliście sami, i dopiero jakby z którejś postaci jesteśmy w stanie dopiero pozbyć się prima i rozwiązać do końca nasze równanie. Czyli wynikiem naszego równania jest coś takiego. I teraz pytanie jest takie, jak możecie to sprawdzić? Oczywiście, że możecie to sprawdzić, moi drodzy. To nie jest tak, że już się nie da, bo jest taka postać. Pamiętajcie, że można policzyć pochodną uwikłaną, prawda? Można, pamiętając, że y jest funkcją zależną od x, po prostu, tak jak wcześniej liczyliśmy, po prostu liczyć pochodną zewnętrzną i wewnętrzną i doprowadzić potem do postaci y' równa się. To takie dla was jest, gdybyście się nudzili w domu i chcieli po prostu sobie poćwiczyć pochodne. Zachęcam. Troszeczkę jest tego liczenia, ale i potem przekształcania, ale jak najbardziej jest to wykonalne. Zauważcie ciekawą rzecz, że tu nam po prostu poznikały pewne rzeczy. Mamy y+2, ale tu na przykład mamy x-3, prawda? Bo to jest, chodzi też o to, że tu mieliśmy y wcześniej, prawda? Dlatego też nam pewne rzeczy wyleciały, że tak się wyrażę. Więc tu te wyniki czasami są takie, bo też często do nas piszecie i pytacie, czy można się sugerować jakoś tymi postaciami, i tak, i nie. Dlatego po prostu każdy przykład tego typu jest inny, więc musicie po prostu sami mieć się na baczności z tymi podstawieniami. Przeanalizujcie sobie ten przykład dokładnie, jeżeli macie tego typu podstawienia na kolokwium, i zapraszam do kolejnego zadania. Rozpoczynamy zadanie szóste, moi drodzy. Mamy tutaj bardzo ciekawe równanie. Nie wiemy na razie, jakiego jest ono typu, więc zaczynamy nad nim pracować. Na początek dzielimy obie strony przez to, co stoi przy y', żeby dowiedzieć się albo mieć jakąkolwiek wskazówkę, jakiego typu mamy równanie. Czyli dzielimy przez cosinus x, zakładając oczywiście, że cosinus x jest różny od zera. I możecie sami rozwiązać tego typu nierówność, nierównanie, i wyznaczyć sobie, jakie x-y wypadają nam. Jeżeli oczywiście musicie to zrobić na waszych zajęciach. My to zostawimy w takiej formie i będzie tutaj ok. Czyli jak podzielę, czy dostanę y', dodać 1 przez cosinus x razy y, i tu mi się skróci cosinus x, więc będę miała i zostawię to na razie w nawiasie, 1 plus sinus x równa się 0. I tu już widzę pewną wskazówkę, moi drodzy, do tego, jaki to jest typ równania. Zapiszę postać ogólną, czyli mamy y' plus coś z x-em, czyli zapiszę to jako funkcję p od x, i razy y, koniecznie y, tu może być stała jako funkcja p od x, i równa się q od x. Oczywiście to q od x może być też dodane. Często pytacie, skąd mamy wiedzieć, że tu się przenosi czy coś. Przypuśćmy, że to jest nasza ogólna postać, najbardziej ogólna, bo są różne wersje. Natomiast tutaj może się dziać różne rzeczy i wy jakby możecie sobie sprowadzać to, co macie, albo próbować sprowadzać do tej postaci ogólnej. Czyli w naszym przypadku co musiałabym zrobić? Przenieść ten nawias na stronę prawą, czyli po prostu będzie minus 1 minus sinus x na przykład. I widzę wówczas, że idealnie pasuje mi to do mojej postaci ogólnej. Jakiego równania? Jest to, moi drodzy, równanie różniczkowe, liniowe, niejednorodne. Czyli jest to równanie liniowe, można by powiedzieć w skrócie. Czyli mając coś takiego, już wiem, jak działać. I teraz tak, tutaj ważną kwestią jest to, żeby to wyglądało w taki sposób, że mam y', mam y i przy y stoi albo stała, albo coś z x-em, i tu się równa stała lub funkcja z x-em. Dlaczego? Dlatego, że pierwszy krok, jaki będziemy robić teraz,
to jest sprowadzenie tego równania niejednorodnego do jednorodnego. Co to oznacza? To oznacza, że ja wyzerowuję prawą stronę. Czyli piszę sobie tutaj 0. Ja do tego będę wracać, ale to dopiero za jakiś czas, jak będę uzmieniać stałą i tak dalej, i tak dalej. Więc moi drodzy, to jest istotne, żeby to sprowadzić do pewnej postaci, bo nie będziecie wiedzieli, co wyzerować. Jeżeli się nie uda sprowadzić do tej postaci, to znaczy, że to może być inny typ równania. Będziemy w drugiej części naszego, będziemy przedstawiać kolejne kolokwium, będziemy inne typy też przedstawiać i będziecie widzieć, że tam też może się ciekawie zadać, bardzo podobnie do liniowego, ale nie do końca. I teraz zajmujemy się pierwszym krokiem, czyli to jest jakie równanie? To jest równanie różniczkowe, liniowe, ale jednorodne. Czyli traktujemy je jak równanie zmiennych rozdzielonych. Czyli mamy tutaj dy po dx zamiast y prima i od razu mogę przenieść to na prawą. Czyli to będzie minus 1 przez cosinus x razy y. I co się dzieje tutaj? Rozdzielam zmienne, czyli przemnażam przez dx, bo tutaj mi nie pasuje, i jednocześnie dzielę przez y, bo z kolei tu mi nie pasuje y. Czyli dostaję dy przez y równa się minus dx przez cosinus x. Czyli dostaję tego typu równość, moi drodzy. I co teraz robię? Obustronnie całkuję. I teraz tak, całka z lewej strony, czyli całka z dy po y, to jest po prostu logarytm y i tu pamiętamy umowę, dopisujemy c tylko przy x-ach. Natomiast ta druga całka, czyli całka minus, żebyśmy nie zgubili, dx przez cosinus x, to jest taka jedna z ciekawszych całek, czyli coś, co może nas zaskoczyć, moi drodzy, kiedy rozwiązujemy równania różniczkowe, to są całki. Zazwyczaj tak jest. Bo większość studentów już się na pamięć uczy postaci ogólnych, uczy się, jak to zrobić po kolei i nagle przychodzi całka i kurczę, jak to było. I często zdarzają się nietypowe całki i to jest nietypowa całka, którą rozwiązuje się na wiele metod. Pokażę Wam taką, wydaje mi się, jedną z przyjemniejszych, czyli przemnażamy sobie licznik i mianownik przez cosinus x przez cosinus x. Dlaczego? Bo to w sumie skraca się do jedynki, więc nie zmieni wyrażenia. I mamy tutaj tak, cosinus x dx, a tutaj będzie cosinus kwadrat x. I teraz tak, ze wzoru trygonometrycznego, jedynki trygonometrycznej, zapisuję to jako 1 minus sinus kwadrat x. Pamiętajcie, sinus kwadrat plus cosinus kwadrat to jest 1 i wyliczam stąd cosinus kwadrat. Czyli dostaję takie fajne wyrażenie, które mogę dalej policzyć metodą podstawiania. Dlaczego? Bo jeżeli ja wstawię t równa się sinus x, to bardzo łatwo i bardzo fajnie dostaję dt równa się cosinus x dx, moi drodzy. I dzięki temu dostaję, sprowadzam funkcję trygonometryczną, całkę z funkcji trygonometrycznych do całki wymiernej. Czyli dostaję tutaj 1 minus t kwadrat. I teraz, moi drodzy, oznaczmy sobie to poprzez i. I będziemy zaczynać liczenie. Będziemy zaczynać tutaj po prostu rozkład tej funkcji na ułamki proste, która jest pod całką. Niektórzy z Was, bo jest to taka podstawowa dosyć funkcja, mają ją gdzieś rozłożoną. Możecie skorzystać, nie musicie. Zrobimy po prostu wszystko po kolei tutaj. Czyli wiemy, że to się rozkłada na 1 minus t razy 1 plus t, ten mianownik z wzoru skróconego mnożenia. I dostaję tutaj tak, a przez 1 minus t dodać b przez 1 plus t. Mnożę licznik i mianownik, znaczy przepraszam, mnożę nie licznik i mianownik, tylko mnożę przez największy mianownik, czyli przez to. Czyli mnożę przez 1 minus t kwadrat. I dostaję równanie, że to jest 1 równa się a razy 1 plus t i dodać b
razy 1 minus t. Jeżeli tego nie pamiętacie, to proszę sobie przypominać, jak już wspominałam wielokrotnie, to wszystkie rzeczy, które były już na pewno na jakimś kursie analizy wcześniejszej. I teraz mam tutaj równanie dwóch funkcji. Ja sobie je jeszcze uproszczę, czyli tu będzie 1. Potem, jak sobie wyłączę t, to będę miała a minus b. Jak sobie byście wymnożyli to każdy nawias, to potem można wyłączyć sobie właśnie t, dodać i tutaj mam a plus b jako wyraz wolny. I z tego powstaje mi równanie dwóch funkcji. Funkcje są sobie równe, kiedy ich współczynniki są takie same, czyli jeżeli to jest wyraz wolny, to jest a plus b i to też jest wyraz wolny, czyli to musi być równe 1. Ponieważ po lewej stronie nie mam t, to znaczy, że to musi być równe 0. I dzięki temu dostaję tak, że a minus b jest równe 0 i tu dostaję, że a plus b jest równe 1. I mam układ równań, którym po prostu rozwiązuję jak chcę. Na przykład metodą przeciwnych współczynników mogę, bo mam minus b i plus b. I dostaję tutaj, że 2a to jest równe 1. Czyli wychodzi, że a to jest 1 druga. I generalnie mogę wziąć z pierwszego równania a równa się b, czyli wychodzi, że b też jest równa 1 druga, moi drodzy. I teraz wracając do mojej całki i, mogę rozłożyć ją, pamiętając o tym minusie z przodu, na sumę dwóch całek. Pierwsza całka to jest całka a przez 1 minus t. Ja wezmę sobie tak nawias jeszcze kwadratowy po tym minusie, żeby nie zgubić go, a przedstawić już jako sumę tych całek. Czyli mam tak. 1 druga przez 1 minus t dt dodać całka z 1 drugiej przez 1 plus t dt. I teraz, moi drodzy, ciekawa sprawa, bo możecie też te całki policzyć jako całki liczone metodą podstawienia. Czyli stawiacie za 1 minus t w pierwszej i 1 plus t w drugiej. Natomiast jeżeli już się spotkaliście z naszym wzorem, który przedstawiałam wielokrotnie w różnych kursach całkowania, możemy to praktycznie policzyć sobie już w pamięci. Czyli ten wzór generalnie polegał na tym, że jeżeli ja mam funkcję w mianowniku jakąś, pod całką oczywiście, a w liczniku mam pochodną tej funkcji, to wynik tej całki to jest logarytm z mianownika. I w naszym przypadku jest tak, dlatego że tego minusa na razie zostawiam i nawias też. Jeżeli policzę pochodną z 1 minus t, to jest minus 1. Mogę w dobrym tutaj, że tak powiem, sobie, mogę szybciutko sobie dopisać ten minus tu, i wtedy muszę go dopisać też pod całką, żeby go zredukować, bo to, co dopisuję, to też muszę od razu zredukować. A pamiętajcie, że jeżeli tu jest znak i tu jest znak, to tu jest między nimi mnożenie. Czyli ta 1 druga, mogę wyłączyć ją przed całkę. Czyli będę miała generalnie minus 1 drugą, prawda? Bo 1 drugą wyłączę, ten minus 1 zostawiam tam w liczniku. I tu będę miała logarytm z mianownika, czyli z 1 minus t. Natomiast tu, w drugiej całce już jest ok, bo mam 1 drugą i pochodna daje mi 1, czyli znak się zgadza, więc będę miała logarytm z 1 plus t, moi drodzy. I na końcu już, ponieważ jestem przy x, chociaż jeszcze mam t, za chwilę to zmienimy, mogę zapisać sobie plus c. No i idziemy dalej. Teraz musimy sobie to jakoś ładnie po prostu znaki tutaj ogarnąć, czyli minus i minus daje nam plus, czyli mamy jedną, drugą logarytm 1 i pamiętamy, że nasze t było tutaj i to był sinus x, czyli minus sinus x dodać, a raczej odjąć, bo ten minus też wpłynie tutaj, który był przed nawiasem, jedna druga logarytm 1 plus sinus x, moi drodzy, i na końcu mamy plus c. Udało się. Czyli tak wygląda to, co wyszło po prawej stronie, moi drodzy, ale to nie koniec, dlatego że ja bym chciała,
żeby to jakoś scalić, żeby to miało sens, prawda? Czyli wracam do tego równania i teraz wyniki z lewej i z prawej strony zapisuję i chcę stworzyć funkcję y równa się. Czyli po lewej stronie miałam funkcję logarytm y, tak mi wyszło tutaj. I tutaj dam strzałkę, jak tutaj o, z tej strony, dam strzałkę, że to pochodzi stąd. Natomiast z prawej strony mam cały ten wynik, który mi przed chwilą wyszedł. Ja mogę go powolutku już scalać. Czyli na przykład mogę tutaj napisać jedną drugą, ale tu wykorzystać, że jeżeli odejmuję logarytmy te same, czyli naturalne u nas, i stała jest taka sama, czyli też jest ok, to mogę tu wykorzystać dzielenie argumentów, czyli będzie logarytm i tu będzie 1 minus sinus x przez 1 plus sinus x, a z kolei tu c mogę zamienić na logarytm c1, co już robiliśmy wcześniej. Co mogę zrobić dalej? Tutaj zapiszemy w formie równania, chociaż można napisać dalej równa się też. Nie chcę tej jednej drugiej, więc zamieniam ją na potęgę argumentu, a jedna druga to jest pierwiastek, czyli to będzie logarytm i tu będzie z pierwiastka, tylko zapiszemy najpierw nasze wyrażenie. O, coś takiego, plus logarytm c1. I ostatecznie, moi drodzy, bo to jest, tutaj sporo jest po prostu takiego, jak ja to mówię, dłubania, ale takie są równania różniczkowe właśnie, dosyć pasjonujące, bo cały czas coś się dzieje. Teraz chcę scalić to z tym, czyli jest dodawanie, te same logarytmy, czyli mnożę, czyli będzie logarytm c1. Tutaj dam po prostu nawias, żeby było wiadomo, że to wszystko dotyczy jednego logarytmu. I dopiero wpisuję mój pierwiastek, moi drodzy. I dopiero w tej postaci, mając wyrażenie, mogę w cudzysłowie skreślić logarytmy i przyrównać y równa się do tej funkcji, którą mam i uzyskać to, czego potrzebuję do dalszego liczenia, do dalszego uzmieniania stałej i tak dalej, i tak dalej. Czyli mój y to jest c1 razy ten pierwiastek i tu gubimy już wszystko, gubimy też wartość bezwzględną, bo moi drodzy, okazuje się, że tak naprawdę w większości odpowiedzi nikt nie zwraca na to uwagi przy równaniach różniczkowych, bo tak naprawdę w domyśle wszyscy wiedzą, że na pewno ta dziedzina jest taka, żeby to działało. I to jest, moi drodzy, nasz y. Tutaj na czerwono go jeszcze obrysuję, żebyście widzieli spośród tych wszystkich. To jest ta funkcja, którą teraz praktycznie do końca będziemy rozpatrywać i jest to rozwiązanie ogólne, ale równania jednorodnego. I drugi krok, tak jak wspominałam wcześniej, to jest uzmiennianie stałej, w którym to po liczeniu pochodnej będziemy wracać do równania niejednorodnego. Krok drugi rozpoczynamy, czyli uzmienniamy naszą stałą c1. Jeżeli jej nie uzmiennimy, to ona byłaby dalej stałą, czyli nie moglibyśmy potraktować jej jako funkcję przy pochodnej. Wychodziłoby nam 0 w przypadku jej różniczkowania. Dlatego ważne jest, żebyście zapisywali, że to jest uzmiennianie stałej i że jest to funkcja c1 od x lub c1 od t, jeżeli macie zamiast x-ów tutaj na przykład t. I teraz, moi drodzy, chcemy bardzo wrócić do równania niejednorodnego, bo kiedyś w końcu trzeba uwzględnić, co się dzieje po prawej stronie, że to nie jest 0 i trzeba teraz wstawić tego y tutaj, ale mamy tu jeszcze y', dlatego trzeba to z tego policzyć pochodną. I zaczynamy, moi drodzy, jest to pochodna dosyć mocno złożona, więc trzeba tutaj będzie troszeczkę przekształcać. Mamy tutaj głównym działaniem jest iloczyn, czyli liczymy pochodną iloczynu, czyli najpierw mamy c1' od x i niezmieniony pierwiastek. Potem mamy dodać niezmieniony funkcja c1 od x i teraz liczymy pochodną złożoną naszego pierwiastka. Co to oznacza? Czyli mamy mieć pochodną z pierwiastka najpierw, czyli to jest 1 przez 2 pierwiastki i nie zmieniamy tego wyrażenia pod pierwiastkiem. Razy, i tu przeniesiemy to razy, pochodna z tego, co jest pod pierwiastkiem, moi drodzy.
Czyli pochodną tego, co jest pod pierwiastkiem, to jest pochodna ilorazu. Czyli weźmiemy sobie ją w nawias kwadratowy i liczymy normalnie ze wzoru na pochodną ilorazu. Czyli najpierw z licznika to będzie minus cosinus x, niezmieniony mianownik, odjąć niezmieniony licznik i potem pochodna z mianownika. I dzielimy to wszystko przez mianownik do kwadratu. I teraz, moi drodzy, mamy do czynienia właśnie z pochodną policzoną i na potrzeby późniejsze przekształcimy sobie pewne elementy tej pochodnej. Możecie to zrobić później, my natomiast już widzimy, że nam się to przyda, dlatego będziemy usuwać niewymierność w tych pierwiastkach, które tutaj mamy, czyli w tym oraz w tym. Dlatego, że w późniejszym etapie to będzie dosyć przydatne przy podstawianiu tutaj, żeby nie ładować tutaj tych wyrażeń aż tyle. I o co mi chodzi, moi drodzy? Przede wszystkim też w międzyczasie ogarniemy tutaj porządek, natomiast zajmiemy się najpierw tym, żeby nie za dużo naraz. Czyli mamy C1' od x przepisujemy. Jak się usuwa niewymierność tutaj? Chodzi o to, że ja chcę pomnożyć licznik i mianownik, tak żeby uzyskać tu w mianowniku wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat. Czyli mnożę licznik i mianownik przez 1 minus sinus x. Pod pierwiastkiem wszystko się dzieje. I dzięki temu w liczniku pod pierwiastkiem uzyskuję 1 minus sinus x do kwadratu, a w mianowniku uzyskuję 1 kwadrat minus sinus kwadrat. Czyli po prostu 1 kwadrat, czyli 1. Dodać. I teraz tak. No generalnie zanim tutaj usunę, to muszę tu zrobić jakiś porządek, żeby odwrócić to do góry nogami. Mogę natomiast też zrobić to, jakby usunąć niewymierność z pierwiastka, który jest w mianowniku, więc tu jakby droga jest dowolna. Ja sobie tylko zrobię tak, że tą dwójkę zapiszę jako C1 od x przez 2 razy 1 i tu przepiszę dokładnie to, co tu zrobiłam, bo to jest ten sam pierwiastek. Ale mówię, możecie to zrobić w dowolnym miejscu, bo jak potem to wszystko wpiszemy do równania, nagle okaże się, że po prostu ciężko będzie coś zobaczyć i trzeba będzie się tymi pierwiastkami ostatecznie zająć. OK, i razy, i zajmujemy się teraz tym nawiasem. I tu się okazuje, że zobaczcie, jeżeli mam tutaj minus cosinus x, potem będę miała minus cosinus razy sinus, to potem będę miała plus sinus x razy cosinus x i to się wyredukuje. Czyli zostanie mi ostatecznie w moim nawiasie kwadratowym, zostaje mi minus cosinus x, czyli minus 2 cosinusy x. I to będzie wyglądało dużo bardziej elegancko niż wcześniej. I teraz, moi drodzy, robię tutaj wiele przekształceń. Będę je tutaj na bieżąco zapisywać, ale dobrze, żebyście sami dokładnie wiedzieli, skąd one się wzięły. To jest istotna sprawa, po prostu, żebyście te wzory ogarniali. Na przykład tutaj. Jak mogę to zapisać krócej? Moi drodzy, to jest po prostu cosinus kwadrat x. Dlatego, że 1 minus sinus kwadrat z jedynki trygonometrycznej, możecie nawet za jedynkę wstawić sinus kwadrat plus cosinus kwadrat, sinusy Wam się zredukują i zostaje cosinus kwadrat. Tu natomiast w liczniku mogę usunąć pierwiastek tą potęgą, dlatego, że pamiętajcie, że w równaniach różniczkowych wszystko zawsze działa tak, żeby dziedzina była jak najbardziej ok. Czyli jakby się o to już nie martwię. Czyli mam C1' od x, żeby nie zgubić. W liczniku zostaje mi 1 minus sinus x. I w mianowniku zostaje mi pierwiastek z cosinus kwadrat, czyli po prostu też cosinus x. I teraz, moi drodzy, tak. Co się dzieje tutaj? Dalej mam C1 od x przez 2 razy. I tu jest ta sama sytuacja, to samo wyrażenie, tylko tu jest 1 przez, więc ono się odwróci. Czyli będzie cosinus x przez 1 minus sinus x i jeszcze razy to, czyli będzie minus 2 cosinus x i tu będzie 1
plus sinus x do kwadratu. I to, moi drodzy, wygląda już naprawdę fajnie, można by tak powiedzieć. Widzimy, że pewne rzeczy się nam skrócą, dlatego że tu generalnie skróci nam się dwójka. I chcielibyśmy jeszcze to jakoś pociągnąć, chcielibyśmy jeszcze jakoś to zapisać lepiej. Jak najbardziej mamy na to szansę i my to zrobimy jeszcze w tym kroku, bo potem, tak jak wspomniałam, będzie nam to potrzebne do tego równania i byśmy musieli za dużo przepisywać. I o co mi chodzi? No generalnie wygląda to spoko, ale chciałabym jeszcze bardziej to zapisać ściślej. Dlaczego? Zobaczcie. Tu jest kosinus razy kosinus. Ten minus z tym plusem da mi minus. I tu jest tak. Stąd dostaję kosinus kwadrat x. Kosinus kwadrat x to jest inaczej 1 minus sinus kwadrat x. Czyli to jest inaczej 1 minus sinus kwadrat x. A 1 minus sinus kwadrat x mogę rozłożyć ze wzoru skróconego mnożenia, prawda? Takie, co na przykład tu miałam. I teraz tak, zapisuję, żeby nie zgubić moje c1 od x i w liczniku rozbijam to, bo tu będzie kosinus kwadrat i rozbijam to na dwa nawiasy. I zobaczcie, ile mi się fantastycznych rzeczy tutaj poskraca. Mam do skrócenia to, ten nawias i jeden z tych nawiasów, bo tu mam do drugiej, czyli zostaje mi coś takiego. I y' robi mi się bardzo takie zwarte, bardzo takie kompaktowe, więc zapisuję sobie teraz już końcówkę i będę wstawiać do równania. Czyli ta pierwsza rzecz zostaje bez zmian. I tu, moi drodzy, zostanie mi po prostu c1 od x przez 1 plus sinus x. I wstawiam teraz, i oczywiście generalnie y, tu ten pierwiastek też będzie ulegał temu, żeby usunąć niewymierność z niego, ten pierwiastek. I zrobimy to samo jak tutaj, więc będzie można po prostu sobie przepisać wynik, który nam tutaj powstał i też to zrobimy, więc jeżeli na przykład sobie liczycie, to po prostu pamiętajcie, możecie sobie gdzieś na przykład zapisać tą formułkę obok na kartce, żeby wiedzieć, na co zerkać. Czyli wracamy do tego równania, które tutaj z tego powstało po podzieleniu przez kosinus i przeniesieniu. Czyli za y' wstawiamy to, co nam tu pięknie wyszło. I teraz za y sam, za sam y bez prima, wstawiamy, moi drodzy, bo tu jeszcze jest 1 przez kosinus x, za samego y wstawiamy to, tylko że to już ma usuniętą niewymierność, czyli to jest w tej formie. Tutaj damy na czerwono, żebyście wiedzieli, to jest ta forma. Bo to jest to, co ja tutaj usunęłam, prawda? Tutaj mamy pierwszy krok, to było pomnożenie tego, potem wyszło nam to i ostatecznie dostaliśmy to. I teraz, moi drodzy, tak. Zapiszcie sobie to, pamiętajcie, żebyście do końca wiedzieli, co tutaj się dzieje. Będę to powtarzać wielokrotnie. I wygląda to w taki sposób. To jeszcze będzie do zmodyfikowania, ale już delikatnego. Dzięki temu nie będzie tutaj jakichś dużych takich obliczeń potrzebnych, żeby to równanie całe przepisać. I mamy. I to jest, moi drodzy, wpisanie tego do równania niejednorodnego, z którego chcemy tak naprawdę zawsze dostać c1 prim od x. I teraz tak. Przyjrzyjcie się temu. Tutaj się pojawia znowu pewna bardzo ciekawa rzecz, mianowicie kosinus kwadrat x. I to jest ta sama sztuczka, którą robiliśmy tu, że zamieniamy kosinus kwadrat na 1 minus sinus kwadrat i rozbijamy to na wzór skróconego mnożenia. Po co? Bo my chcemy skrócić te wyrażenia, które mają c1 od x, bo one są nam zbędne do dalszych obliczeń. Czyli przypisujemy pierwszy czynnik. I
teraz tak, przypisujemy też drugi czynnik, który już jest bardzo uproszczony i dzięki temu wiemy, z czym dążyć tutaj. I teraz to, co robiliśmy, ja tylko przepiszę, moi drodzy, bo tak naprawdę to wygląda tak samo. Czyli licznik mam taki, natomiast tu będę miała te dwa nawiasy, czyli 1 minus sinus x razy 1 plus sinus x. I to wszystko jest równe minus 1 minus sinus x. Raz idziemy w dół, raz idziemy w górę, ale wszystko widać. I teraz tak, to się skraca. I zobaczcie, tutaj mam c1 od x przez 1 plus sinus x i to jest dokładnie to samo co tu. To jest na minusie, to jest na plusie, czyli to się redukuje do zera. Tyle obliczeń, żeby zredukować do zera, ale to jest istotne, żeby to, moi drodzy, żebyście to mieli tak na widoku, bo to jest moment, w którym możecie wychwycić ewentualne błędy w pochodnej lub w całce, która jest policzona w kroku pierwszym. Dlatego, chociaż wiecie, że tak ma być, to nie róbcie tego odruchowo, tylko dobra, musimy widzieć, że to ma być to, a to ma być to i koniec. I teraz wyliczamy c1 prim od x, bo zostaje nam po lewej stronie tylko to, a po prawej tylko to, więc muszę pomnożyć przez cosinus x przez 1 minus sinus x. I zostaje tutaj teraz c1 prim od x, natomiast tu mam minus 1 minus sinus x razy cosinus x i moi drodzy mam tutaj 1 minus sinus x. I teraz, żeby wyliczyć nasze c1 prim, musimy obustronnie scałkować, co zrobimy już na następnej tablicy. I zostało nam do wyliczenia c1 od x. Jak to zrobimy? Podstawimy sobie za t naszego sinusa. Dlaczego? Bo pochodna da nam cosinus x dx, który dokładnie jest tutaj. Więc dostaniemy tutaj całkę wymierną, która już jest dosyć sympatyczna i jesteśmy w stanie sobie z nią poradzić. Więc będziemy na początek udawać, że mamy w liczniku i w mianowniku to samo i wyrównamy stałe, czyli tu wcześniej mieliśmy minus 1, teraz mamy 1, więc musimy odjąć 2. I mamy tutaj 1 minus t dt. Rozdzielamy na dwie całki. Pierwsza całka to będzie całka z jedynki, po podzieleniu powstanie, a druga całka to będą po prostu minus, znaczy 2 przez 1 minus t dt. I co teraz? No pierwszą całkę z jedynki to jest po prostu t, a druga to jest to, co mówiliśmy wcześniej, czyli kiedy mamy pochodną, kiedy policzymy pochodną z mianownika i dostaniemy tą pochodną w liczniku, no to możemy sobie to wówczas ustalić, że to jest logarytm z mianownika. Czyli pochodna z tego to jest minus 1. Ten minus mogę ukraść, a dwójka mi zostaje, czyli tak naprawdę będę miała plus 2 logarytmy z mianownika, czyli 1 minus t. I tu, moi drodzy, jakieś dajmy plus a, bo tutaj stałą musimy jakąś wstawić i wrócić do tego, czym było t. Czyli mamy sinus x, dodać 2 logarytmy 1 minus sinus x i tutaj mamy plus a. Jeżeli tego nie widzicie, moi drodzy, to tą dwójeczkę można sobie wymazać i tutaj wstawić. O, i też to jest jak najbardziej. I potem te minusy, jeżeli dopiszę tutaj minus, to tu muszę też dopisać minus, czyli się zrobi z tego plus. Tak to wygląda. Jeżeli nie, to sobie przez podstawienie policzcie i też będzie ok. I teraz, moi drodzy, wracamy do tego, żeby już podać jakąś odpowiedź. Czyli chcemy podać już rozwiązanie ogólne. Y równa się ze znanym C1. Czyli mamy tutaj sinus x, 2 logarytmy i nasz pierwiastek. Nieodłączny nasz towarzysz przez cały tutaj
zadanie. I to jest, moi drodzy, rozwiązanie ogólne równania różniczkowego, liniowego, niejednorodnego. Nie musicie tego pisać, niektórzy tylko wiem, że mają na zajęciach coś takiego, żeby zawsze podkreślić, że tak się wyrażę, z czym mamy do czynienia. Oczywiście, jeżeli tu zapiszecie formę z tym usuniętą niewymiernością, też jest ok. Możecie się pobawić przekształcaniem, nie musicie, po prostu co komu tutaj odpowiada, ale rozwiązanie y równa się mamy. I to jest, moi drodzy, koniec zadania szóstego, najdłuższego na całym naszym kolokwium, ale udało się. I teraz przeanalizujcie sobie dokładnie, żebyście wiedzieli, co się działo, zwłaszcza w tych całkach poszczególnych, i przechodźcie do kolejnego. W zadaniu siódmym mamy kolejne równanie. Rozpoczynamy od podzielenia przez to, co stoi przy y'. W naszym wypadku jest to x. I otrzymujemy, oczywiście x jest różny od zera. I otrzymujemy równanie y', dodać 1 przez x razy y. Oczywiście możecie to zapisać jako y przez x, nie ma problemu. Ja to zapisuję po prostu, żeby potem było widać postać ogólną. I to się równa y kwadrat razy ln x. Tutaj nam się zredukują x po prawej stronie. I generalnie, kiedy doszliśmy do takiej postaci, dobrze byłoby zastanowić się, co ja mam z tym zrobić, co to za typ równania. Trochę przypomina nam poprzednie równanie, bo zobaczcie, mamy y', mamy jakąś funkcję z x razy y, ale po prawej stronie no, ktoś nam wstawił tego y kwadrat. I co my mamy z tym zrobić? To jest dla nas znak, że to na pewno nie jest równanie liniowe, a ponieważ y jest w jakiejś potędze, to będzie równanie Bernoulliego, moi drodzy. Czyli tutaj mamy y do n tej, n różnie, że tak powiem, jest w różnej postaci, czasami jest to nawet pierwiastek, i razy funkcja jakaś x, albo stała. Też się może tak wydarzyć. I to jest, moi drodzy, tak jak wspomniałam, równanie Bernoulliego. I jak sobie, napiszemy jeszcze równanie różniczkowe, o, żeby było tutaj tak jak wcześniej, jak sobie z tym poradzić? Na początek generalnie zawsze odczytujcie, ile wasze n wynosi, bo to jest tutaj dla podstawienia najistotniejsza rzecz. Czyli jak już doprowadzicie do takiej postaci ogólnej, gdzie macie y', funkcję z x lub stałą, razy y, a po prawej macie to, co tutaj mam, czyli y do n tej razy jakaś stała lub funkcja x, to potem odczytujecie, ile wasz n wynosi, czyli tu mamy n, i u nas ten n wynosi 2. I jak odczytacie już tego n, to idzie tak naprawdę dosyć schematycznie, bo wówczas mogę dokonać podstawienia z równa się y do potęgi 1 minus n. I ten n to jest dokładnie ten, który przed chwilą odczytaliśmy, moi drodzy. I teraz tak. Tutaj generalnie jakby pamiętamy o pewnych takich ciekawych zasadach przy tym równaniu Bernoulliego, bo im jakby ciekawszy typ równania różniczkowego, tym tych takich drobniejszych zasad jest więcej, ale po policzeniu kilku przykładów zobaczycie, że to jest takie trochę, no musi tak być, dlatego żeby to równanie miało sens, jest to takie naturalne. Czyli wstawiam zeta, czyli to będzie 1 minus 2, czyli to będzie minus 1, czyli to jest po prostu 1 przez y. I teraz tak naprawdę, gdybyście już na tym etapie się cofnęli do równania naszego tutaj, zmodyfikowanego, to nie wiadomo byłoby do końca, za co podstawić. I to jest taka dosyć dobra intuicja w większości studentów, dlatego tu trzeba pomodyfikować to podstawienie, żeby w ogóle mieć cokolwiek podstawić tutaj do wyjściowego równania. Stąd musimy zawsze wyliczyć y, czyli u nas y to jest 1 przez z. Bo ja się chcę dowiedzieć, ile wynosi y'. I teraz to mi może być potrzebne, ale nie musi. Ja to robię, żebyście zobaczyli ciekawą rzecz, która za chwilę nastąpi. Czyli tak, mamy y' i oczywiście z jest funkcją x. Czyli mamy tak, minus 1 przez z kwadrat razy z', bo to jest funkcja złożona, gdzie funkcją zewnętrzną jest 1 przez z.
I teraz tak. Ok. Idziemy z tym dalej. Ja wstawiam za Y prima to, za Y wstawiam no to, a co z Y kwadrat? Generalnie, moi drodzy, mogę po prostu wziąć i sobie najzwyczajniej w świecie podnieść do kwadratu i zobaczymy, co nam wyjdzie, bo jestem ciekawa generalnie, jak tutaj, wiem, że są różne jakby techniki na równanie Bernoulliego i zobaczymy, jak tutaj Wam ta technika akurat przypasuje. I teraz tak, czyli mamy minus 1 przez z kwadrat razy z prim, dodać 1 przez x razy y, czyli razy 1 przez z. I to, moi drodzy, tutaj mamy 1 przez z kwadrat razy logarytm x. I co z tym dalej? To się, moi drodzy, w pewien sposób upraszcza. Pomnóżmy to przez z kwadrat. I zostajemy tutaj minus z prim. Ten minus mogę też sobie zlikwidować. Dodać 1 przez x zostanie, a tu nam się skróci z kwadrat zostanie po prostu razy z i to się równa logarytm x. I teraz, moi drodzy, co to jest za równanie? Jeżeli tu dostaliście coś takiego i ten minus Wam dalej przeszkadza, możemy go nawet teraz jeszcze pomnożyć przez minus 1, żebyśmy po prostu już mieli z głowy go na przyszłość. Czyli to wygląda w taki sposób. To, moi drodzy, co to jest za równanie? Jeżeli się przyjrzycie temu i temu, co napisaliśmy w zadaniu szóstym, to zobaczcie, co będzie. Tylko tutaj musimy wymienić y na z. Mamy tutaj z prim, czyli jakąś funkcję pochodnej po prostu. Raczej nie funkcję pochodnej, tylko po prostu pochodną, bo gdyby była funkcja, to już byłby inny typ. Minus funkcja jakaś z x razy z i tu, moi drodzy, jest stała lub funkcja x. I to jest po prostu równanie różniczkowe, liniowe, niejednorodne. Jeżeli uda Wam się to równanie Bernoulliego sprowadzić do równania liniowego, to jest ok. A dlaczego to tak drążę? Dlatego, że w tym etapie podstawień są różne techniki. I pokażę Wam tutaj obok technikę numer 2. I potem będziemy rozwiązywać, czyli tu jest jakby pierwsza technika podstawienia, a tu jest druga technika podstawienia, która polega na tym, że Wy zatrzymujecie się na podstawieniu z równa się 1 przez y. I tu liczycie pochodną, czyli macie z prim równa się minus 1 przez y kwadrat razy y prim, na tej samej zasadzie co tu. I teraz tak. Jeżeli się już nauczycie równań Bernoulliego, to będziecie wiedzieć, że żeby to podstawić w takiej formie, to trzeba zmodyfikować to równanie. Jak? Trzeba podzielić przez y do n. Jak ja podzielę przez y do n, to zobaczcie, co dostaję. 1 przez y kwadrat razy y prim, tutaj będzie, dodać 1 przez x razy y przez y kwadrat, to jest 1 przez y, równa się logarytm x. I po wstawieniu tego tu, tutaj ten minus mogę przerzucić, prawda, na stronę lewą, to będę miała minus z prim, dodać 1 przez x razy z, równa się ln x. I dokładnie to jest to, co mieliśmy w tym pierwszym sposobie. Dlatego, moi drodzy, chciałabym Wam zwrócić na to uwagę, że nie jest istotne, jaką technikę użyjecie, byleby była ona poprawna. Byleby podstawienie było poprawne i pochodna którakolwiek, czy ta, żeby były poprawne. Resztę to da się jakoś ugrać, da się zmodyfikować. Bo wiem, że często gdzieś na zajęciach troszeczkę kłopotów sprawia Wam na przykład ta druga technika. Nie zawsze pamiętacie, ach, tu muszę podzielić, ach, tu coś tam. No nie, jeżeli zapamiętacie, że z podstawienia wyliczacie y, bo tak jest wszędzie, wyliczacie tego y w jakimkolwiek podstawieniu, potem liczycie pochodną i wstawiacie, co macie do tych Waszych równań, to też jest ok.
bylebyście doszli do równania liniowego na końcu. I teraz zaczniemy w kolejnym kroku rozwiązywać to równanie, bo chcielibyśmy już poznać jakąś funkcję, prawda? I dopiero na samym końcu będziemy wracać tutaj na początek. I zabieramy się za rozwiązywanie naszego równania liniowego, czyli krok pierwszy, czyli tak jak wspomniałam, równanie różniczkowe, liniowe, niejednorodne, sprowadzamy do jednorodnego, czyli zerujemy prawą stronę. I mamy dz po dx równa się 1 przez x razy z, czyli mamy dz przez z równa się dx przez x. Dokonujemy obustronnego całkowania. Ja już to zrobię na piechotę, bo całki są dosyć łatwe, więc mamy logarytm z równa się logarytm x plus c, które zamieniam na logarytm c1, żebyśmy mogli to złączyć. Czyli logarytm z to jest logarytm c1 razy x i dostajemy, że z to jest po prostu c1 razy x. Krok drugi, moi drodzy, uzmienniamy stałą, czyli zapisujemy nasze c1 od x razy x. I pochodna, bo chcemy wrócić tutaj, do tego niejednorodnego. Czyli z' to jest po prostu c1' od x razy x, dodać c1 od x. I wracamy tutaj, czyli jakbyśmy sobie oznaczyli jako gwiazdkę, to wracamy do gwiazdki. I teraz tak, z' wpisujemy. Minus, i tutaj mamy 1 przez x razy z, a nasze z to jest to. Czyli widzimy, że się x skrócą, czyli zostanie po prostu c1 od x i to jest ln x. Mogę zapisać wartości, nie muszę, bo jak już wiemy, w równaniach różniczkowych wszystko, całe dziedziny są takie, jakie mają być. I teraz tak, to się nam skraca do zera i dostajemy, że c1' od x to jest po prostu ln x przez x. Czyli c1 od x to jest całka. Którą można policzyć przez podstawienie. Czyli na przykład mamy t to jest ln x. dt to jest 1 przez x dx. Czyli mamy całkę t dt po prostu. Czyli to jest 1 druga t kwadrat plus jakieś a. Czyli to jest 1 druga razy logarytm kwadrat x dodać a. I teraz, moi drodzy, wracamy do z, bo mamy jakąś odpowiedź konkretną, czyli nasze z to jest 1 druga razy logarytm kwadrat x dodać a i jeszcze razy x. Ale to nie koniec. Ważna sprawa jest taka, żebyście wrócili do tego, co było na początku, czyli do y-ków i x-ów. X-y mamy, y-ka nie mamy. Czyli wstawiamy za zeta 1 przez y. Czyli to jest 1 przez y, to jest 1 druga ln kwadrat x plus a razy x. Ja tutaj zapiszę tego y-ka, którego możemy stąd wyliczyć, czyli y to się równa. Wystarczy kolejnością zamienić, czyli tak naprawdę zamiast y wpisać tutaj tą prawą stronę i y będzie równy, bo jak pomnożymy to razy to i potem podzielimy przez to, to dostaniemy 1 przez, tutaj zapiszę x z przodu nawet, 1 druga ln kwadrat x plus jakaś stała. I to, moi drodzy, jest rozwiązanie ogólne równania różniczkowego Bernoulliego. No więc, moi drodzy, jak widzicie, ono już wymaga czego? Znajomości równania liniowego. Im dalej w las, tym jakby trzeba mieć troszeczkę wiedzy z wcześniejszych równań, więc jeżeli się przygotowujecie do kolokwium, możecie liczyć tak zadanie, jak my to robimy.
po kolei różnymi typami równań, bo stety, niestety, tak jak wspominałam przed chwilą, dla jednego potrzeba drugiego, czyli żeby rozwiązać liniowe, trzeba zmiennych rozdzielonych i tak dalej, i tak dalej. Więc proszę nie przeskakiwać za bardzo tych równań, żeby mieć całą wiedzę. Przeanalizujcie sobie rozwiązanie i idziemy do ostatniego zadania. Rozpoczynamy ostatnie zadanie naszego kolokwium, w którym to mamy znaleźć krzywą całkową równania różniczkowego przechodzącą przez podany punkt. I moi drodzy, zdarza się, że na kolokwiach ni stąd, ni zowąd dostajecie jakieś zadanie, którego polecenie różni się od tego, który znacie z zajęć, czyli rozwiąż równanie. I na przykład jest coś takiego typu. I proszę wtedy nie panikować, tylko się przyjrzeć, bo tak naprawdę wy nie macie za wiele do wyboru w tego typu sytuacjach. Po prostu tak czy inaczej musicie rozwiązać równanie różniczkowe. A jak już rozwiążecie równanie różniczkowe, a macie jakiś punkt, możecie go potraktować jako warunek początkowy, czyli po prostu x, y i znaleźć waszą stałą. I my tak właśnie zrobimy w naszym zadaniu. I jeżeli macie tego typu na waszych listach, spróbujcie zrobić w taki sposób, bo dokładnie o to chodzi. Ta krzywa całkowa to jest rozwiązanie naszego równania całkowego, równania różniczkowego, przepraszam, bo równania całkowe też istnieją. No i to jest, moi drodzy, jakie równanie? Jeżeli się jemu przyjrzymy, przepiszmy je sobie pod spodem, no to już troszeczkę doświadczenia mamy po tym kolokwium i widzimy, że tak, tutaj mamy y', tutaj mamy jakąś funkcję, tutaj damy plusa, żeby się zgadzało tak, jak mieliśmy postać ogólną, tutaj mamy stałą, ale powiedzieliśmy już, że może być stała, a może być funkcja x, bo stała to też jest funkcja x i po prawej stronie jest funkcja z x, czyli to jest równanie różniczkowe, liniowe, niejednorodne, bo po prawej stronie jest jakaś funkcja x. I rozpoczynamy je od policzenia najpierw równania jednorodnego, czyli zerujemy po prostu prawą stronę. Jeżeli już wiecie, jak to zrobić, to sobie zatrzymajcie film i po prostu policzcie sami, żeby się sprawdzać już. Czyli rozdzielamy zmienne, czyli mamy dy przez y równa się 5dx. No i moi drodzy, całkujemy obustronnie, całki tym razem są bardzo przyjemne i uzyskujemy po lewej stronie logarytm y, a po prawej po prostu 5x plus c. I od razu możemy przejść tak naprawdę do wyliczania, ile wynosi y, czyli y to będzie tutaj w logarytmie naturalnym w podstawie mamy e, czyli to będzie e do tego wszystkiego, co jest po prawej stronie. Ale my tego nie zostawiamy w taki sposób, dlatego że nam to nie do końca pasuje i rozdzielamy to dodawanie na mnożenie. I tą stałą e do c zamieniamy na c1. Jest to zabieg, który już myślę, że większość z was zna, bo my tak naprawdę lubimy, żeby ta stała to była jedna literka. Tak się przyjęło po prostu. Gdyby ona była uwikłana w jakiś sposób tutaj, no to byłoby troszeczkę tam zabiegów z liczeniem pochodnej. I teraz tak, przechodzimy do kroku drugiego, czyli uzmienniamy naszą stałą. Czyli nasz y to jest po prostu c1 od x razy e do 5x i wracamy do równania wyjściowego. Może do tego czy do tego, to jest takie same. Czyli musimy policzyć y'. Czyli to jest po prostu z mnożenia, bo mamy pochodną mnożenia, mamy c1' od x razy e do 5x i potem będzie c1 od x razy 5e do 5x. No tutaj mamy taką niewielką pochodną złożoną, z którą sobie na pewno poradzicie. I teraz mając y i y', wracamy do naszego równania niejednorodnego i wstawiamy sobie wszystko i patrzymy, co się po prostu stanie. Czyli mamy tak, przypisujemy tą pochodną sprzed chwili. Mamy minus 5y, czyli będzie minus 5 c1 od x e do 5x i to się równa e do 5x. I widzimy, moi drodzy, że to wyrażenie tutaj, które ma c1. Tutaj można tą piątkę spokojnie sobie przesunąć, bo mnożenie jest przemienne
I tutaj też mamy 5C1. I tutaj E do 5X się zgadza, czyli one się redukują do zera, jest też minus i plus. Tak jak potrzebujemy, powtarzam jeszcze raz, nie robić tego na siłę, to ma być idealnie jakby przeciwne znaki, mają być te same wyrażenia z przeciwnymi znakami. Inaczej proszę szukać, gdzie jest ewentualnie jakiś błąd. I co nam zostaje? Zostaje nam C1 prim od X razy E do 5X równa się E do 5X. Dzielimy obustronnie przez E do 5X, pamiętając o tym, że E do 5X jest zawsze dodatnie, więc mogę podzielić, czyli C1 prim od X to jest po prostu 1, czyli bardzo przyjemne, na koniec mamy zadanie. Czyli całkujemy sobie obustronnie, żeby uzyskać C1 od X. I to jest, moi drodzy, po prostu X plus A na przykład. Uzyskaliśmy w takim razie naszą tutaj naszą uzmienioną stałą. Wracamy teraz tutaj i zapisujemy sobie, że nasz Y to jest po prostu X plus A razy E do 5X. I teraz tak, to co tutaj uzyskaliśmy, to jest rozwiązanie ogólne, tak zwane, prawda? Czyli to jest rozwiązanie ogólne równania różniczkowego, liniowego, niejednorodnego. Ale chcą, żebyśmy wyszczególnili trochę tą krzywą. Czyli to jest nasza krzywa całkowa równania różniczkowego, to co wyszło. A teraz chcemy, żeby ona przechodziła przez ten punkt. I z tego punktu, co ja mogę odczytać? Że x jest równy 1/5, natomiast y jest równy e. I wstawić tutaj do tego, co nam po prostu wyszło. Czyli będzie e równa się 1/5 plus a razy e. I tu mamy 5 razy 1/5, czyli 1, czyli nie muszę tego pisać. Ponownie dzielę obustronnie przez e, ale to już jest jako stała, nie jako funkcja, bo e po prostu to jest jakaś tam stała, 2,7, 2 i tak dalej, i tak dalej. I zostaje mi 1 równa się 1/5 dodać a. Czyli wychodzi na to, że nasze a, którego poszukujemy, to są po prostu 4/5. I pamiętajcie na koniec, żeby zdobyć maksa punktów, trzeba zapisać odpowiedź, czyli y to jest x plus 4/5 razy e do 5x. I to jest, moi drodzy, odpowiedź do naszego całego zadania, ta końcowa, czyli tak zwane rozwiązanie szczególne równania różniczkowego, liniowego, niejednorodnego. I tym razem to jest właśnie krzywa całkowa przechodząca przez dany punkt. Widzicie, że to jakby to samo zagadnienie ma wiele nazw, dlatego warto liczyć różne zadania z równań różniczkowych, nie tylko takie rozwiąż równanie i koniec, także te, gdzie tam na przykład macie ciecz przepływa, czy tam jakiś punkt porusza się, będziemy umieszczać w następnych kolokwiach tego typu zadania, dlatego że mówię, one nie są takie straszne, tylko chodzi o to, żeby się z nimi przez chwilę chociaż obyć. I to jest, moi drodzy, koniec tego całego kolokwium. 8 ciekawych zadań, jedne troszeczkę dłuższe, inne krótkie, po prostu przyjemne. I będziemy kontynuować dalej ten cykl z równań różniczkowych, jeżeli chodzi o kolokwium. Oczywiście wstawimy inne równania, bo ich jest sporo. Na pewno jeszcze Irikati i będzie tam równania drugiego rzędu i tak dalej, i tak dalej. Więc na pewno się kilka części jeszcze pojawi. Jeżeli macie jakieś pytania, moi drodzy, do tego tematu, do kolokwium z równań różniczkowych, zachęcam do kontaktu mailowego. Zachęcam także, żebyście sobie przeliczali te zadania jeszcze raz albo na podstawie nich układali sobie kolokwia, dlatego żeby to po prostu wyćwiczyć. I też bierzcie i łatwiejsze, i trudniejsze, żebyście z kilku zbiorów, z kilku list sobie pobrali, bo czasami okazuje się, że te, które są na zajęciach, to nie do końca są wystarczające i nagle zdarzy się jakiś tam wyjątek. Zachęcam, moi drodzy, także do polubienia filmu, do subskrypcji kanału i słyszymy się w następnym.